To witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tego panelu. I prosiłbym Państwa, byście... Państwo, pierwsze pytanie jest takie, jak myślicie, dlaczego zostaliście zaproszeni? Byście powiedzieli trochę o sobie. Proszę. Raz, dwa. Raz, dwa. Proszę poczekać chwilę. Raz, dwa, raz, dwa. Proszę. Ja nazywam się Ewa Podolska, jestem dziennikarzem Radia Tok FM, ale z samego faktu, że jestem dziennikarzem, to tu na pewno się nie znalazła. Pewnie dlatego zostałam zaproszona, ponieważ mam takie podwójne życie trochę wiodę. W Warszawie jestem dziennikarzem Radia Tok FM, a na południu Polski, tam gdzie mam stary dom, jestem właścicielką 0,5 hektara ziemi, starego domu, tak jak powiedziałam. I tam jestem, jak to dodaję nieraz na swoje nieszczęście, działaczem społecznym. Czyli jednym słowem przeciwstawiam się czasami urzędowi miasta co do planów i jego, tak jak ja to spostrzegam, niszczenia parku krajobrazowego. No i tam wiodłam właśnie swoją kampanię. Znaczy, jeszcze może powiem tak. Jestem przykładem amatora, a moja kampania to przykład takiego amatorsko-romantycznego działania. Przy czym w ogóle wszystko jak zaczynałam, to dopiero po pewnym czasie dowiedziałam się od innych, że to co się tam dzieje, to jest kampania. To co ja robię, to ja prowadzę kampanię, a to kim ja jestem, to jestem liderem kampanii. Że to pokazuje taką moją amatorszczyznę. Dlaczego kampania się udała, to może jak ona wyglądała może kiedy indziej, ale myślę, że z tego powodu zostałam właśnie zaproszona. Bardzo dobra odpowiedź. Dokładnie z tego powodu. Dziękuję bardzo. Proszę, Radku. Lewy przycisk. Trochę przytrzymać. Odczekać. Aż się zapaliło. Jest, zapaliło się. Witam Państwa. O, jeszcze poczekać. Okej. Witam Państwa, Radosław Szlusarczyk, pracownia na rzecz wszystkich istot. Ja sobie długo się zastanawiałem, dlaczego zostałem zaproszony, ale jest to dla mnie zaszczyt, mimo że troszeczkę inaczej. Wczoraj o godzinie 18 dostaliśmy maila z imiennym zaproszeniem do Senatu na dzisiejszą debatę odnośnie Puszczy Białowieskiej. Będzie dzisiaj i jutro. No i pomyślałem sobie, że po prostu to jest żart rządzących z dyskusji z trzecim sektorem i nie zastanawiałem się pół minuty i po prostu przyjechałem do Państwa. Tak? To jest dla mnie oczywiste, że po prostu to, co zostało ustalone i czuję, że tutaj powinienem być i bardzo się na to spotkanie cieszę, że zostałem zaproszony, więc może tak odpowiem. A dlaczego rządzący traktują i dlaczego mnie to też nie zdziwiło, jeśli chodzi o zaproszenie dosłownie na kilka godzin przed, no oczywiście nasza siedziba jest pod Bielskiem Białą, więc to nie jest tak, że do Warszawy się uda nam przyjechać za 15 minut, tak, więc to później. Okej, a Radku, jakbyś powiedział trochę o sobie, tak? Dlaczego myślisz, że zaprosiliśmy Cię? Trochę coś z CV powiedz. CV? Bo... No to... Wychowałem się, można tak powiedzieć, wychowałem się trochę tak, jakby mieć drugiego ojca, bo to był Janusz, tak tutaj wspomniany. Moja pierwsza akcja, którą zrobiłem w obronie Puszczy Białowieskiej, w której wziąłem udział i byłem bardzo zdziwiony, o co tam w ogóle wszystkim chodzi, miałem niespełna 18 lat. I od tamtej pory jestem związany z ruchem społecznym, przede wszystkim ekologicznym. Ruchem, który się zajmuje ochroną przyrody, ale zajmuje się ochroną najcenniejszych miejsc przyrodniczo-cennych. I może stąd, że już jakby moja droga życiowa tak się powiodła, że po prostu jestem na tym miejscu dzisiaj. Może to jest odpowiedź na twoje pytanie. Okej, okay. Bardzo dobra. Dziękuję. No i ostatni, przynajmniej na tą chwilę, uczestnik panelu. Tak, dziękuję uprzejmie. Nazywam się Piotr Waglowski. No ja też jestem amatorem, ponieważ czepiam się słów i uważam, że jeżeli ktoś może być amatorem na przykład kremówek, no to ja jestem też amatorem takiej podmiotowości.
podmiotowości, swojej własnej głównie, w sensie uważam, że jestem obywatelem, w związku z tym, że jestem obywatelem, w związku z tym jestem podmiotem, chciałbym być podmiotem, bo nie zawsze jestem podmiotem w swoim otoczeniu, to otoczenie to społeczeństwo, to najbliższe, potem trochę dalsze. No i jako taki człowiek, który chciałby być podmiotem. Mikrofon się chyba nie było. Kierunkowy. Trzeba prosto dodać w kółkę. A, czyli jestem amatorem, który musi mówić prosto. No właśnie. Skoro chciałbym być podmiotem w społeczeństwie, no to staram się tym podmiotem być. No i w związku z tym po pierwsze analizuję sytuację, która mnie otacza. Staram się realizować jakieś swoje zainteresowania zawodowe, społeczne, naukowe. One dotyczą, w pierwszej kolejności dotyczyły takiej dziedziny, której właściwie nie było, bo w 1994 roku wszedłem do serwerowni na Uniwersytecie Warszawskim, do Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego i mi pokazano, że jest coś takiego jak internet. To był 1994 rok. Tam kilka tysięcy osób w całej Polsce tylko z tego korzystało. Dziś korzystają już wszyscy. A wtedy nie było żadnych takich okienek, żadnych stron, bo nie było, tylko były takie zielone poświaty niemieckich serwerów IBM-a, które miały jeszcze klawiatury do tego przestawione YZ i trzeba było się tam dobrze przygotowywać, żeby pisać bezwzrokowo. No i zacząłem się przyglądać temu, a ponieważ jestem prawnikiem, zacząłem się interesować tym, jakie też prawo będzie dotyczyło tej nowej dziedziny, nowego zjawiska społecznego. I tak przeszedłem przez jakieś swoje dociekania, analizy, rozmyślania związane z prawem samego internetu, poprzez prawo związane z obiegiem informacji, a że społeczeństwo to tak naprawdę przekaz informacji, no to w konsekwencji gdzieś na końcu tej aktualnej drogi zacząłem się zajmować po prostu społeczeństwem obywatelskim, ponieważ to jest taka naturalna droga. Od prawa obiegu informacji do prawa społeczeństwa obywatelskiego. A dlaczego tutaj jestem? No prawdopodobnie dlatego, że dawałem wkład tutaj do tego podręcznika i też miałem przyjemność uczestniczenia w tej zgęstce w klasztorze, gdzie spędziłem jeden dzień razem właśnie z tymi wygłodniałymi internetu kampanierami, dzieląc się jakimiś tam swoimi doświadczeniami. Dziękuję bardzo. To teraz pierwsze pytanie znowu od pani Ewy zacznę. Jakby pani mogła powiedzieć przykład jakiejś jednej wygranej kampanii, do której pani jest blisko, i co się takiego zadziało, że ona została faktycznie wygrana? Pytanie, ile mam czasu? Bo ja tutaj mam wersje krótkie, długie. Ile mam czasu tak realnie? 8 minut teraz. Dobrze, to ja poproszę, jak będzie miało 6 minut, żeby mi to powiedzieć, dobrze? Dobrze. Ja stanę może, bo to mi łatwiej będzie najpierw powiedzieć Państwu, w czym rzecz. Ja powiem o jednej kampanii, bo taka prawda jest, że jedną to zdecydowanie uważam, że była wygrana. Pozostałe rzeczy, w których się angażowałam, no już tego o nich niekoniecznie mogę tak powiedzieć. Ale żeby umiejscowić to jakoś, wyobraźcie sobie Państwo, że tam jest północ, Wy jesteście miastem Rybnik, tutaj jest centrum miasta Rybnika, tu gdzie ja stoję jest dzielnica Kamień. Ja w tej dzielnicy właśnie mam dom. Natomiast tu pomiędzy nami jest pasmo leśne. To pasmo leśne stanowi taki korytarz ekologiczny i ono jest elementem Cysterskiego Parku Krajobrazowego. I do tej dzielnicy prowadzi od centrum tędy droga, od tu bokiem. I cała przez 16 lat, bo ja to widzę, że to już trwa 16 lat, wojna idzie o to, że miasto zamiast poprawiać ten dojazd istniejący tu bokiem, tam jest przejazd kolejowy, to jest podstawowy argument wysuwany przez państwa, którzy nie chcą drogi, karetka będzie stała i ludzie w Kamieniu poumierają, bo nie dojadą na czas. Trzeba zbudować tak zwane drogi alternatywne, czyli przeciąć to pasmo leśne tak, a jeszcze
był potem pomysł na obwodnicę w Poprzek. I rzecz się zaczęła w roku 99. Można powiedzieć, że to był taki prolog właściwie zasadniczej sprawy. Ja dowiedziałam się, że miasto wymyśliło, że tutaj zrobi asfalt na pięknej leśnej drodze. Całe moje działanie wynikło, no właściwie może to uznacie Państwo za egzaltację, ale ono wynikło z uczuć, z wściekłości za to, że zostanie zniszczony krajobraz mojego dzieciństwa i te lasy i ta piękna leśna droga stanie się taką przejazdówką asfaltową. To spowodowało niesamowitą determinację, gdy teraz o tym myślę, co powodowało, że poświęciłam kawał swojego życia na te działania. Czyli związanie z tą moją tam przyrodą, z tą moją, tą małą ojczyzną i ten straszliwy sprzeciw, a to była na początku bezsilność. Ja mówię, że to był króciutki, to był prolog, ponieważ dowiedziałam się, że ma iść droga, poszłam do 5 osób, do 5 osób powiedziałam im, były też przeciwne, tak jak ja, w dzielnicach czy 4000 ludzi. Ja nie byłam żadnym działaczem, nic nie wiedziałam, po prostu zaczynałam coś. Poszliśmy na zebranie Rady Dzielnicy i to był ten pierwszy moment, że nagle wstała jakaś osoba i powiedziała, że jest przeciwna planom inwestycyjnym miasta. Przy czym mówienie, jesteśmy przeciwni planom miasta, by poszła droga, wrzuca nas tam w kanał ze strony miasta, jako że w tej dzielnicy, tutaj gdzie ja jestem, jest ośrodek sportowy. I miasto zawsze miało ten argument przez całe lata, przez państwa nie będzie się rozwijał właśnie ten ośrodek sportowy. I ja mówię, to było wstęp właściwie, zakończył się bardzo szybko. Zebraliśmy 100 podpisów, poszliśmy do dyrektora Parku Krajobrazowego, dyrektor napisał pismo do miasta, poszliśmy do wiceprezydenta, kto nam powiedział, że nasze wnuki nas będą przeklinać przez to, że nie będzie tam dojazdu z tamtej strony. I miasto się wycofało. Pan prezydent schował plany i powiedział, nigdy do nich nie powróci. Oczywiście powrócił bardzo szybko. Przez te 7 lat, które nastąpiła właściwa kampania związana już z projektowaniem przestrzennym, ja stałam się osobą, którą już ludzie znali, dlatego, ponieważ włączyliśmy się ta grupa w kwestię tego, by nie likwidowano gimnazjum w Kamieniu, dokonaliśmy przewrotu takiego, że Rada Dzielnica się zmieniła, żeby nie optowała z drogą. Sprawa drogi co pewien czas wychodziła. Wtedy też pojawiła się jedna rzecz, którą wymyśliłam, która miała dalej znaczenie, a mianowicie kiedyś się zastanawiałam, jak trafić do ludzi i wymyśliłam, że wydam gazetkę własną. Gazetka się nazywała Zielony Kamień. Został wtedy pierwszy numer wydany. Dlaczego nie chcemy drogi? Było podpisane tak naprawdę 7 osób. Ta gazetka odgrywała rolę w następnych odsłonach. Natomiast zasadnicza rzecz pojawiła się w 2007 roku, gdy miasto wsadziło do studium projekt dwóch zbiorczych dróg szerokości 25 metrów. Właśnie przecinających w ten sposób i w ten sposób oprócz dotychczasowego dojazdu. W zasadzie sytuacja była beznadziejna. Rada Dzielnicy, bo myśmy na pierwszej kadencji ludzie się wycofali, znowu przyjęła władzę, była za drogami. Większość, gdyby tak przeprowadzić głosowanie ludzi, byłaby za drogami. Było włożone do projektu studium. Zaczęłam zbierać podpisy. Zebraliśmy się w 10 osób i oczywiście pojawiło się to, co się pojawia zawsze, przynajmniej tam, a mianowicie bezradność, podporządkowanie władzy, czyli pani Ewo, a Donum to coś, jak będziemy zbierać te podpisy, one i tak zrobią, jak będą chcieni. Ja mówię, no na pewno zrobią, jak będą chcieni. Jeżeli nic nie zrobimy, to jesteśmy pewni, a jeżeli coś będziemy robić, zobaczymy. Tudzież, gdy tłumaczy się komuś, proszę pana, tutaj przez pana piękną drogę, która wchodzi w las, za chwilę mogą panu pojechać tiry. Czy to panu nie będzie przeszkadzać? Odpowiedź taka. Ja mnie tam żadne tiry nie pojadą, bo ją przed chałupą dziury w asfalcie. Jednym słowem, nie wiara w to, że można coś zrobić. W ogóle nie wiara w tę sprawę. To był, mieliśmy mało czasu, zebraliśmy 1300 podpisów. Uderzyłam wtedy do organizacji, uderzyłam między innymi do pracowni, uderzyłam do klubu Gaja, uderzyłam do Towarzystwa na Rzecz Ziemi. Zanim zaczęłam to robić, potrzebowałam wsparcia właściwie. Teraz to widzę. Spotkałam się, i to mi ułatwiło to, że jestem dziennikarzem, spotkałam się z ówczesnym, jeszcze nie był wtedy ministrem, Kraszewskim.
I on przedstawiła mu to wszystko, pokazała mu te plany, więc on sądzi na ten temat. I on wtedy dał do takiego kopa do działania. Powiedział mi, wie pani, z reguły nie podejmuję, nie wypowiadam się, gdy nie słyszę drugiej strony, ale z tego, co mi pani pokazała, to ja w ogóle nie widzę sensu najmniejszego, żeby przez park krajobrazowy puszczać drogę, która będzie w odległości 2 kilometrów od istniejącej. To jest w ogóle bez sensu. Tą istniejącą trzeba poszerzyć. Bo Barciu, chyba o te słowa znajdowałam właśnie wtedy tę siłę. Uderzyłam oczywiście do mediów. 3 minuty. Uderzyłam do mediów. Ja tu się popatrzę, sobie punkt napisałam, żeby zauważyć. Moje uderzenie do mediów, bo zrozumcie państwo, ja nie mogłam tam występować jako dziennikarz. Droga nie leje, mój dom nie był przy tej drodze. Ale nie mogłam wystąpić, bo jednak byłam z tej dzielnicy. To ja musiałam ludzi namówić z mediów, żeby przedstawiali tę sprawę. Efektem tego mojego uderzenia do mediów i moich doświadczeń była taka prezentacja, którą kiedyś zrobiłam, jak zainteresować, przekonać i uwieść dziennikarza, by napisał to, co chcemy. Czyli jednym słowem udało mi się 2 redaktorów, 2 nowych pism, bo stary było zawsze za drogą, po prostu przeczołgać, spędzić z nimi 8 godzin w tym kamieniu, przeczołgać tymi lasami, przekonać ich, że mamy, że racja jest po naszej stronie, tak by później właśnie w ten sposób pisali. Uderzyłam, gdzie się tylko dało, zaczynając od Siskomu w Warszawie, kończąc na jakimś pośle w Raciborzu. Miasto zostało totalnie zaskoczone ogromem tego oporu. Zostało zaskoczone dyskusją, na którą przybył Jacek Bożek z GAI. I wtedy zobaczyłam, jak działa zawodowiec od obrony przyrody. Po prostu miasto nas lekceważyło, mówiło, musi być tak, plany tu, a tam droga już jest i tak dalej. Więc tak się zastanawiam, dlaczego właściwie miasto po 3 miesiącach, bo tyle to trwało, tego naszego działania się wycofało. Myślę, że zobaczyło rozmiar tego, zobaczyło, że generalnie no, nie ma aż takiego interesu, nie ma pieniędzy na to, by w tej chwili tę drogę robić. I ku naszemu wielkiemu, szczerze powiedziawszy, zdziwieniu, w sierpniu ukazała się informacja, że miasto zmienia plany, wycofuje drogi, będzie modernizować dojazd istniejący. Można powiedzieć, żeśmy wtedy naprawdę wygrali, ale to było tylko, to było 1-0 dla nas. 2 lata później, i to jest dalsza część historii, zaczęło się układanie planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie te same drogi poprowadzono, a poprzedzono to, czego czym się miasto nauczyło, czyli poparciem społecznym zdobycia, zbieraniem podpisów przed kościołem za drogą. I po 2 latach zostałam zaskoczona telefonem w listopadzie. Słuchaj, już mają 2000 podpisów, stoliki wystawione przed kościołem, będzie plan, będzie po prostu argument dla miasta, że sytuacja się zmieniła i teraz wszyscy na nowo chcą drogi. I tu się zaczął drugi, równie ciekawy etap, ale tu już chyba nie mam czasu, prawda? No, ma pani, tak. Nie jesteśmy w telewizji, na szczęście nie mamy 23 minut, więc ma pani jeszcze 3. Dobra. Miasto zrobiło błąd, znaczy wyciągnęło wnioski z naszych działań. Efekt zaskoczenia już by nie zadziałał, tak jak wtedy był. Natomiast sprzedało na przykład, poprowadziło obwodnicę w planie, tak, wielką, 20 metrów. Sprzedało wcześniej działki ludziom zamożnym, którzy chcieli budować domy koło tej obwodnicy. I ten fakt, zresztą sama się podałam za taką osobę, która jest zainteresowana działką. Przyjechał pan z miasta, chodziłam z nim, oglądałam, podpytywałam, czy tu kiedyś droga nie będzie. Oczywiście usłyszałam, że tu żadnej drogi nie będzie. Oczywiście, bo w bieżącym planie drogi nie było, tylko że ja znałam projekt, bo zobaczyłam go Rudoszu w Katowicach. Miasto sprzedało te działki, co spowodowało furię ludzi, którzy 2 dni później dowiedzieli się o tym, że wydali niezłe pieniądze, a za chwilę będą mieć drogę za płotem. Oczywiście, to pokazuje ten mechanizm, że w momencie, gdy droga sobie jest gdzieś daleko w las, to ja nie wiem, jak by to wyglądało. Ile ludzi by mnie popierało w obronie tego lasu i tego kawałka. Natomiast w momencie, gdy jest coś puszczone moją drogą, moją ulicą, no to wtedy zaczynam walczyć. Udało nam się wciągnąć dzielnicę vis-a-vis właśnie po drugiej stronie lasu, także, ponieważ już miasto nie mogło stosować tego argumentu, będziecie mieć
fajny nowy dojazd do centrum. Tam ci byli koło centrum, natomiast przejechałyby przez nich samochody jadące z północy. Wydawałam gazetę, pokazywałam, co się stanie, że Kamień stanie się dzielnicą tranzytową. Znowu media, znowu trzeba było obalić Radę Dzielnicy, jak to się śmieje tymi ręcami, bo nam Bruździwa pisała, że chcą drogi. To wszystko zrobiliśmy, miasto wystawiło dwa razy plan, zmieniało troszeczkę, natomiast plan w końcu został uchwalony, parametry drogi zostały poszerzone, natomiast o drodze jako takiej przestaną mówić. Zobaczono, że są dwie dzielnice, bo jeszcze dzielnica po tej stronie się włączyła, przestaną mówić. To już był 14 rok władzy tego samego prezydenta, z którym ta cała rzecz trwała. A więc my ciągle modernizujcie dojazd istniejący, a oni nie, to za mało, trzeba wam zrobić obwodnicę i trzeba wam zrobić alternatywny dojazd. No i cóż, plan uchwalono, teraz przystąpiono do studium. No i wczoraj rozmawiałam, poniedziałek ma być wystawione studium. Usłyszałam, że no wie pani Ewo, no nie ma tam takiego lobby, które by tak pchało, żeby te drogi powstały. W studium nie będzie planu tych dróg, zostawiamy tak, jak to jest. Trwało to od 99 roku do, mam który, 2016. Ogrom pracy, ogrom harówy właściwie, bo tak to trzeba powiedzieć. Na teraz jest jak jest, mogę się dzielić doświadczeniami. A pani Ewo, na koniec, jedna rzecz, która zadecydowała pani zdaniem o tym, że ta kampania została wygrana, to? No, siła naszego sprzeciwu jednak. Siła naszego sprzeciwu. Bo nie widzę tam innych, bo pieniędzy to miasto stale powtarzało, że nie mamy. Gdy poszły media, telewizja poszła się zapytać, to pan prezydent mówi, nie, tam ktoś, ale tam jakieś niepokoje, ktoś wzbudza emocje niepotrzebne, w ten sposób zresztą powiedziano dziennikarzom, nie pokazując mnie z nazwiska, nie ma pieniędzy, nie robimy drogi. Owszem, nie robimy drogi za miesiąc, ale drogę wsadzono do planu. A co to znaczy siła naszego sprzeciwu? Co to znaczy? To znaczy pokazanie, że rzecz nie jest sprawą garstki osób zwanych ekologami, którym przewodzi Podolska z Warszawy, a więc jakby nie stąd, co jeszcze podkreślano wielokrotnie, ale to, że do tego włączyli się ludzie, niestety ku mojemu zaskoczeniu głównie ludzie starsi, którzy zobaczyli jakość swojego życia. Tego, że żyją w fantastycznym miejscu, 5 km od centrum, lasy i wody. I ci ludzie, to, że ci ludzie się włączyli, czyli to nie było tak, że przyszła Podolska i gadała o lesie, tylko przyszli tam Ślązacy i mówili, ja, ale tu Sarenka przychodziła, ale tu było tak, ale tak, ale tak. Znaczy swój bardziej mówił do swojego. I to, że po prostu udało się tych ludzi zmobilizować, przekonać, że bo właściwie, tak jak na początku słyszałam, pani Ewo, pani to by chciała, żeby my jak te małpy na nowo na drzewo weszły, cywilizacja, postęp musi być, muszą być drogi, prawda? To było to hasło, z którym ci ludzie szli. Tak po tych latach coraz częściej spotykałam, no tak, ale my tu tak fajnie mamy, tak zacisznie mamy i tak dalej. Nie wiem, co by było, gdyby się nie włączyli tak zwani nowi, którzy tam zaczęli się budować, powiem szczerze. I którzy po prostu mieli jakieś kompetencje, żeby cokolwiek robić. Dziękuję bardzo. Radku, teraz twoja kolej. Moja kolej? Pytanie jest znowu trudne, bo ja znam Rafała od wielu lat i on zawsze zadaje trudne pytania. A dlaczego to pytanie jest trudne? Bo mnie mam opowiedzieć o kampanii, która jest wygrana. I jak Ewa powiedziała, ja sobie zawsze zadaję pytanie, co to znaczy wygrać kampanię. I jakie sobie cele stawiamy, jakie osiągamy, a jakie są cele, które osiągamy, o których nam się w ogóle nie śniło. I druga rzecz to jest trochę tak, że w mojej ocenie kampania, którą zaczynamy, to jest takie nasze dziecko. Jak już Państwo mają dzieci albo wiedzą, no to, że jak się już ma dziecko, to tak trudno się go pozbyć i to dziecko jest przede wszystkim uwiązaniem na lata. I tego trzeba sobie zdawać sprawę. Ja jak zaczynałem kampanię w obronie teatr i kolejne Kasprowym, to sobie nie myślałem, że to w ogóle może trwać tyle,
a nie wiadomo, czy ona się skończyła, a ja ją sam prowadziłem bardzo intensywnie, chyba 11 lat. Ale nie o tym, nie o tym. Chciałem, mało być coś pozytywnego, coś, co się udało wygrać i w miarę szybko, tak? Okej, to może od tego zacznę. Chciałem Państwu przedstawić taką kampanię właściwie przeciwko budowie elektrowni Północ. Jeden z, no, już nieżyjący, całkiem niedawno, najbogatszy Polak wymyślił sobie, że stworzy elektrownię węglową na Pomorzu, koło Pelplina, parę kilometrów od Malborka. I będzie to największa elektrownia węglowa w Europie. Ona miała być na północy, dlatego blisko linii węglowej, blisko Wisły, dlatego żeby można było węgiel szybko sprowadzać z portu koleją, dlatego że mamy Wisłę, więc będzie można chłodzić, i właściwie miała powstać na glebach drugiej i trzeciej klasy, na Żuławach, czyli w miejscu, gdzie rolnictwo jest ewidentnie czymś, no, jednym z ważniejszych regionów, jak nie najważniejszym regionem rolniczym w Polsce. Tam są dużo hektarowe tereny, gdzie uprawiają bardzo wysokiej klasy zboża, czy to buraki cukrowe i tak dalej. I chcę Państwu powiedzieć, że jak pracownia zaczęła się zajmować tą inwestycją, na którą inwestor, spółka, do tej pory wydała ponad 80 parę milionów złotych na przygotowanie tej inwestycji. To już było przerażające dla małej organizacji. Zaczęliśmy się tym zajmować w chwili, kiedy inwestycja miała właściwie prawie wszystkie pozwolenia. Miała decyzję środowiskową, miała podpisane umowy z ludźmi na teren. To jest około, żebyśmy sobie uświadomili, to jest 60 hektarów najcenniejszych gleb. Udało się tej firmie przekształcić te gleby, które są świetne. Tam jak ludzie mi opowiadali, to czarnoziemy jest kilkanaście centymetrów, nawet do metra, na ziemię pozaklasowe, czyli tak naprawdę ziemię, gdzie można przemysł lokować. Miało być ogromna hałda gipsu, odpadu, ogromna hałda węgla oczywiście. Policzyliśmy na dobę ilość pociągów z węglem i tak dalej. Co było dla nas najważniejsze z punktu widzenia przyrody, to była Wisła. Były cztery ale takie elementy. Środowisko związane z rolnictwem, z Wisłą, czyli okazało się, że toksyczność ścieków i temperatura spowoduje barierę migracyjną ryb łososiowatych. Tak naprawdę przez Polskę, dzięki WWF-owi, ale ogromne pieniądze wydała na to, żeby przywrócić migrację ryb, a w tym momencie jedna elektrownia może to ewidentnie popsuć. I krajobrazowo. Okazało się, że chłodnie kominowe i komin będzie kilkakrotnie wyższy od Pałacu Kultury i w ogóle tak naprawdę Malbork będzie w cieniu, umówmy się, tej inwestycji. Tak jak wspomniałem, okazało się, że ta inwestycja już jest bardzo zaawansowana i byliśmy w bardzo trudnej sytuacji. Chcę Państwu powiedzieć, że nie chcę wchodzić w szczegóły, ale konsekwentnie, pokazując błędy w raportach, w zaniżonych ocenach, w arogancji i to, co tutaj Rafał zadał pytanie, dlaczego wygraliśmy tą inwestycję? Dlatego, że inwestor okazał się ogromnym arogantem. Uważał, że przychodzi z tak dużą inwestycją, z tak dużymi środkami, że on będzie mógł zrobić właściwie wszystko. Kilka dni temu okazało się, że pozwolenie na budowę dla tej inwestycji przestało istnieć. Oczywiście nie uznano ludzi za stron postępowania, mimo tego, że gruntami, działka w działkę są sąsiadują, tak? Nie liczono się w ogóle ze społeczeństwem lokalnym, bo uważano, że to są przecież popiergierowskie tereny, właściwie nie ma tam dyskusji z ludźmi. Oczywiście jest to nieprawda, udało się przez 3 lata stworzyć grupę osób, rolników,
którzy chcą żyć z ziemi, chcą uprawiać się ziemi i są bardzo mocno zaniepokojeni tym, jaki będzie wpływ tej elektrowni na ich glebę. Okazało się, że błędy w raporcie, które są w raporcie oceny oddziaływania środowisku, są tak kluczowe, że według twórców raportu elektrownia by oczyszczała powietrze. I to wcale nie jest, znaczy to wygląda śmiesznie, ale posunęło się do tak kardynalnych błędów przez celowe zaniżanie, czy to toksycznych ścieków z wszystkimi metalami ciężkimi, wielokrotnie przekroczone w normy, czy to bariery termicznej, czy samych zrzutów z chłodni kominowych, czy z kominy. Okazało się, że udało się tutaj w gronie osób zmobilizować lokalną społeczność. Oni stali się stroną w postępowaniu. Dwukrotnie uchylili pozwolenie na budowę. Tylko dlatego, że cały czas inwestor je ignorował. Udało się zmienić decyzję środowiskową. Co prawda jej nie uchylić, nie wyeliminować z obrotu prawnego, ale zmienić tak, żeby ona była faktyczna. I udało się stworzyć grupę osób, którzy otwarcie mówią, że nie chcą tej inwestycji w swoim terenie, bo chcą żyć z rolnictwa. To tyle. Minuta jeszcze. Minuta. No to nie wiem, no chyba jest tyle prelegentów, że później. Okej, okay, dziękuję bardzo. Piotrze? A może. To przyjdzie na nowego gościa czas. Czyli pytanie brzmi o, pytanie dotyczy wygranej kampanii, dlaczego ona się uda, tak? Wydaje mi się, że kampania się nie kończy. Zresztą to potwierdzają te wypowiedzi tutaj moich przedmówców. Bo dzisiaj wygrana, a jutro czas idzie cały czas nieupadanie i to jest taki trochę bigos taki społeczny i raz liść kapusty jest na górze, a raz na dole i to się cały czas tak gotuje. Są różne interesy społeczne, jedni ciągną w swoją stronę, drudzy w drugą i troszeczkę tak jak wieszcz napisał, że Rzeczpospolita to jest jak postaw czerwonego sukna i każdy ciągnie się na stronę i chodzi o to, żeby nam tutaj razem z księciem Radziwiłłem zostało tyle, żebyśmy sobie jeszcze płaszcz mogli zrobić. Chciałbym Państwu opowiedzieć troszeczkę o takiej kampanii dotyczącej zbiórek publicznych. Historia też ma, tak jak poprzednicy opowiadali, że te ich kampanie toczą się przez lata. Ta kampania, ta historia też, nie będę mówił o kampanii, będę mówił o pewnej historii, też ma parę lat. Generalnie zaczęło się dawno temu, przed wojną, przed II wojną światową, kiedy w latach 30. sanacja, widząc co się dzieje i też generalnie walcząc troszeczkę o władzę i patrząc, jakie są mechanizmy społeczne, stwierdziła, że dobra, no to zrobimy taką ustawę, która będzie regulowała kwestię zbierania przez obywateli pieniędzy na ulicy, do puszki na przykład, że ludzie będą jakiś cel wspierać, finansować, będą dawali amunicję do działania różnym inicjatywom. Tam sanacja wtedy miała konkretnych przeciwników. No i chodziło o to, żeby nie mogli finansować się ze zbiórek publicznych ani ci przeklęci komuniści przedwojenni, ani też ci przeklęci endecy, którzy też przecież jakieś pieniądze przecież chcieli w ten sposób zbierać. No i wprowadzono reglamentację zbiórek publicznych, wprowadzając taką koncepcję o to, że jak ktoś chce zbierać pieniądze w ten sposób, no to musi dostać zgodę, zezwolenie. Musi dostać zezwolenie na tego typu aktywność. Natomiast wraz z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, jeżeli można tak powiedzieć, no
dostrzega się, ja dostrzegam, wiele osób dostrzega, że to problem polega na tym, że trzeba mieć skądś pozyskiwanie środków. No, wyobraźcie Państwo sobie kampanię społeczną, a zwłaszcza takie, które tutaj jakby wprost jakby moi przedmówcy pokazywali, że występowali przecież przeciwko jakimś władzom. Tak? No i wyobraźcie sobie Państwo, że oto tacy kampanierzy wyciągają ręce do tej władzy i mówią tak, dajcie nam pieniądze, żebyśmy mogli z Wami walczyć. Nie, albo dajcie nam pieniądze, żebyśmy mogli Was monitorować, co Wy tam robicie jakiegoś niecnego. Nie? Wyobraźcie sobie Państwo, no i tak ta władza oczywiście, tak, to jest tak, to jest bardzo takie obywatelskie, to jest właśnie ta demokracja, to my jesteśmy takimi demokratami, dajemy Wam o to właśnie te pieniądze, żebyście Wy mogli nam patrzeć na ręce i żebyście nam mogli wytykać błędy. Oczywiście to jest jakiś science fiction, znaczy nic takiego się nie dzieje. A jeżeli się dzieje, no to prawdopodobnie ktoś popełnił błąd w systemie. Więc pojawia się problem, skąd brać pieniądze. I ja sobie wyobrażam, że społeczeństwo obywatelskie to jest takie społeczeństwo, które potrafi ze swojego grona jakby finansować różnego rodzaju aktywność w imię albo dobra wspólnego, albo właśnie takich grup interesów, które są ponadpartykularne, jeżeli tak można powiedzieć. Kilka organizacji przyglądało się też tym kwestiom zbiórek publicznych. Stwierdzało między innymi, że takie restrykcje, które są w ustawie obowiązującej sprzed wojny jeszcze, takie restrykcje no, też są barierą dla filantropii, dla rozwoju filantropii, bo rozwija się też filantropia w Polsce. A jeszcze dodatkowo ustawa była taka, jaka była, a postanowiono wydać rozporządzenie w międzyczasie, gdzie stwierdzono, że zbiórki przez internet też podlegają takim restrykcjom. Chociaż sama ustawa o internecie siłą rzeczy nie mówiła. W związku z tym zaczęliśmy tą pracę analityczną, prawniczą. Trzeba było najpierw przyjrzeć się temu, co ta ustawa właściwie mówi, jaka jest praktyka. No to podstawowa zasada, podstawowa działalność polegała na tym, żeby monitorować wszelkiego rodzaju sytuacje związane z działaniem tej właśnie ustawy i odnotowywać różnego rodzaju sytuacje, które są w jakiś sposób no, szkodliwe społecznie. No, trzeba było dokonać pewnej oceny, tak, że uznaliśmy, że coś jest szkodliwe społecznie. Ja akurat miałem też, no bo widząc parę takich historii, kiedy policja interweniowała, bo ktoś na stronie internetowej umieścił informację, że to proszę bardzo, wpłacajcie, a ja będę tutaj robił różne rzeczy, a wy wpłacajcie mi na konto. I uznawano, że to jest zbiórka publiczna w związku z tym. No i tam były mandaty, za tym szły. Trzeba tutaj powiedzieć, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wcześniej zgody na zbiórki publiczne wydawał ten sam człowiek na tym samym biurku. Znaczy papiery dotyczące zbiórek publicznych leżały na tym samym biurku, co wydawanie zezwoleń na posiadanie broni. I to jest ten sam człowiek, po prostu tak, zgoda, tak, bo to departament zgód i koncepcji. Nie, proszę bardzo, tak, zgadzam się, możecie zbierać pieniądze na cel społeczny, nie możecie mieć broni, nie, to tego typu historia. No i jak zbieraliśmy, ja zacząłem zbierać też te informacje, tu analizować rozstrzygnięcia. To są takie drobne sprawy, nie takie, że tam kogoś posadzili na 5 lat do więzienia i w związku z tym jest tutaj, ale na przykład mandat taki 150 zł, 300 zł, taki mały, drobny kłopocik, za którym się już nikt nie wstawia, no bo to rozumiecie, tak taki mandat, jak ktoś przejdzie przez ulicę, to dostanie 150 zł czy 50 zł, no to taka drobna sprawa. Ale pojawiła się taka oto historia, że na stronie internetowej, na swoją działalność umieścili informacje tacy ludzie, którzy prowadzą serwis Histmag. To jest taki serwis historyczny, zajmujący się historią Polski, analizami różnych doniesień, też archeologicznych. Taki, no, bardzo taki interesujący serwis. I oni umieścili na swojej stronie informację, że o to można wpłacać im na konto. No to jest darowizna, tak? Darowizna. Mamy w systemie prawnym darowizny, poza zbiórkami publicznymi. I ja zresztą prowadząc analizy też pokazywałem, że to są zbiórki publiczne, to jest system darowizn. Tutaj to też ma znaczenie, czy jesteśmy osobami z najbliższego kręgu osobistego, znaczy w sensie, że rodzina jest podatek od darowizn, tak? To tam są różnego rodzaju historie, że trzeba gromadzić informacje na temat darowizn, bo po 5 latach trzeba się rozliczać i tak dalej. Trzeba było zebrać mnóstwo informacji na temat tego, jak ten system rzeczywiście działa i pokazać kwestie podatkowe, kwestie
kwestie proceduralne i tak dalej, pokazać, że to nie są zbiórki publiczne, a to są darowizny i tak dalej. I oni chcieli zrobić sobie, żeby wpłacano im darowizny na konto. Natomiast ten właśnie ministerstwo wtedy wypowiadomiło policję. Policja stwierdziła, że to jest zbiórka publiczna w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych i ukarano ich mandatem. I teraz pytanie, co zrobić w takiej sytuacji, jeżeli się tutaj prowadzi kampania, a prowadzi się kampanię dlatego, że uruchomienie możliwości finansowania różnych działań, w mojej ocenie przynajmniej i w ocenie później jeszcze paru innych osób, to jest taki fundament uruchamiania inicjatyw obywatelskich. Wszystko jedno, na jaki cel będziecie zbierać, ale musicie mieć możliwość zbierania tych pieniędzy, tych środków finansowych. No i skoro taki tamtym mandatem bodajże 300 zł ci koledzy zostali ukarani, koledzy, ja jednego z nich w ogóle nigdy nie widziałem na oczy, innego z innym korespondowałem, ale też nie spotkaliśmy się wcześniej, to stwierdziłem tak, o kurczę, tam sąd w Krakowie będzie rozstrzygał ten mandat, no to trzeba jakby im pomóc. Znaczy, co to zrobić? No, ja nie jestem prawnikiem sądowym. Znaczy, nie chodzę na sali sądowej, nie uwieram się w żabot i w togę, ale mam znajomych, którzy czasami dają się przekonać. W związku z tym uderzyłem do znajomej kancelarii adwokackiej w Krakowie, jedna z najlepszych kancelarii w Polsce. No, przedstawiłem tą historię, powiedziałem jakaś, dałem im argumentację, pokazałem tak, zobaczcie, tutaj jest ustawa, to jest rozporządzenie. Rozporządzenie najprawdopodobniej wykracza poza delegację ustawową. Tutaj mamy taką historię, że sędziowie przecież powinni orzekać na podstawie konstytucji i ustawy, a nie na podstawie rozporządzenia. No to może coś dałoby się zrobić. I co się okazało? Ta kancelaria wystawiła dwóch dobrych, takich naprawdę, może nawet powiedzieć, to się nagrywa, dwóch najlepszych prawników wystawili do sprawy o 300-złotowy mandat. I oni się ubrali w te togi, prawda, i poszli na tą rozprawę, dwóch z tego, nie? I sędzia po prostu zaczął się niepokoić, o co tu chodzi, prawda? 300 zł jakoś tego. No i oni po prostu rozwalili tą sprawę o 300 zł. Sędzia wydał wtedy rozstrzygnięcie stwierdzające, no tak, w sprawie tej nie można rozstrzygnąć na podstawie rozporządzenia, gdzie jest powiedziane, że przez internet to też zbiórki publiczne, tylko trzeba rozstrzygać na podstawie ustawy, a w ustawie nie ma powiedziane o internecie. No i sprawa się zakończyła, chłopaki nie musieli tego mandatu za 300 zł zapłacić, ale mieliśmy case. Taki mały, drobny, ale jednak case. No i potem wybuchła akta. Jak wybuchła akta i tam ludzie skakali, takie różne historie, ja akurat wtedy zastanawiałem się, no dobra, akta, taki protest i tak dalej, no ale protest jakby sam w sobie to jest mało konstruktywny, znaczy nic nie prowadzi, do niczego to nie prowadzi. W związku z tym wtedy wykombinowałem, że trzeba by było jakąś pozytywną agendę przedstawić i przedstawiłem taką, sformułowałem takie trzy punkty tego, w jaki sposób można by było coś poprawić w Polsce. Jednym z tych elementów była liberalizacja zbiórek publicznych. 3 minuty. A że historia wtedy tak się potoczyła, że kilku posłów z różnych opcji, nie mając swoich własnych koncepcji, a widząc, że to jest jakieś takie dziwne zamieszanie, w ogóle ten internet to było coś nowego, tutaj on przekroczył te zamopłotki, przechodził przez mury ministerstw, oni tak zasłaniali oczy, a ten internet im tak wchodził i oni byli całkiem przerażeni wtedy. Dzisiaj to już tak nie działa, ale wtedy to tak zadziałało. To stwierdzili, dobra, to trzeba by było może, jeżeli tu wszyscy nas atakują, a tutaj ktoś podaje pomocną dłoń i mówi, co można by było pozytywnego zrobić, no to oni to podchwycili. W związku z tym rzeczywiście była taka historia, że kilku różnych posłów, głównie opozycji wtedy, ale w pewnym momencie też i z rządu, zaczęło po prostu czytać na sali sejmowej mój artykuł na temat tego, co można pozytywnego zrobić. Który to był rok? No to akta była 2012. Wtedy organizacje pozarządowe już jakby pracowały w kancelarii prezydenta nad liberalizacją zbiórek, ale tam była jakaś blokada. W momencie, kiedy wybuchła inna historia, gdzie elementem pozytywnej agendy było liberalizacja zbiórek, no to ministerstwo wtedy administracji cyfryzacji, jakby pan minister Boni podjął ten temat i zaczęliśmy rozmawiać. Były konsultacje publiczne, jak należy to poprawić. Już się wydawało, że zrozumieli, ale zaproponowali takie rozwiązanie, które wcale nie liberalizowało
tych zbiórek publicznych. Więc trzeba było jeszcze raz atakować temat, pokazywać, że to jest błąd, że to jest złe rozumienie, że być może trzeba to jeszcze bardziej zliberalizować, a oni tak naprawdę tylko podnoszą restrykcje albo starają się utrzymać status quo. Więc oni zrozumieli już wtedy, drugi raz, i przygotowano założenia projektu w wyniku tam szeregu licznych spotkań i kampanii, że tak powiem, prowadzonej też publicystycznie. I dzisiaj jakby mamy liberalizację zbiórek, gdzie już nie ma zezwolenia na zbiórki, tylko zgłoszenie i jest portal internetowy, gdzie możecie Państwo zobaczyć. Ostatnio ja teraz patrzę, bo ta kampania nigdy się nie kończy, więc z jednej strony teraz przez internet ogłasza się, że oto z jednej strony medium publiczne zbiera pieniądze, to jest taka grupa ludzi, która alternatywnie stara się stworzyć własne media z panią Ewą Wanat na czele między innymi. I tak oni zaczynają zbierać pieniądze, żeby uruchomić taki projekt. Kod jest teraz, ja mam kłopot z kodem, tak, no bo ja nie widzę jaką tam pozytywnej agendy, którą oni by mieli, no ale generalnie widzę przynajmniej, że zaczęli używać tego narzędzia, które żeśmy wtedy wypracowali tutaj w innym gronie, czyli mówią teraz ci nieprzychylni dziennikarze, że oni zarabiają na tych swoich demonstracjach. Tymczasem co oni robią? No zbiórki publiczne robią. Tak, mają zgłoszenie, jest na stronie internetowej informacja, że oni zbierają, na jaki cel zbierają i zbierają pieniądze. Zebrali w ten sposób tam 70 tysięcy złotych. No i z prawej strony, jeżeli można by było pokazać jakieś kierunki, tam też się odbywają zbiórki publiczne. Te zbiórki też, które nie są zbiórkami publicznymi, bo się już wtedy mówi, to są zbiórki publiczne, to są darowizny. No i Piotrze, jedna rzecz, która spowodowała Twoim zdaniem, że ta kampania została wygrana. Ja nie twierdzę, że ona została wygrana, bo w kolejnym etapie, ja sobie wyobrażam, teraz kreśląc, łącząc punkty gdzieś w nieskończoność, to sobie wyobrażam, że następny etap to będzie, jeżeli to by było się nagle okazało skuteczne działanie społeczne, które nagle spowoduje, że jakiś ekstremistyczne grupy zaczną mieć finansowanie, no to ktoś wpadnie na pomysł, że trzeba będzie to z powrotem dać takie przepisy, które będą restrykcyjne. W związku z tym ta kampania nigdy się nie skończy. A do tego etapu jest jakiś etap? Analiza sytuacji. Zbieranie przykładów tego, jak działa w praktyce dane rozwiązanie legislacyjne, czyli znów analiza sytuacji. Zaproponowanie, i to wynika też, to musi wynikać z analizy, zaproponowanie rozwiązania, które będzie, dajcie mi punkt podparcia, podniosę ziemię, tak? Czyli wymyślenie, gdzie jest ten punkt, który należałoby wykorzystać, żeby uruchomić pewnego rodzaju proces społeczny, tak? Czyli wymyślenie w ogóle, że zbiórki publiczne są kłopotem dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, no to też wymaga analizy. A potem podejmowanie takich działań, które akurat się nadarzą, czyli takie ninja, które używa, czy aikido, czy po prostu wszystkich kończyn trzeba używać, tak? I może to będzie wyglądało, jakby ktoś się szamotał, ale po prostu a to nogą, a to ręką, a to z ogona, albo skądś tam cały czas uderzać. Być może któryś z ciosów, najlepiej, żeby były przemyślane oczywiście, czyli styl pijanego, być może bardzo przemyślany, tylko pozornie chaotyczny, no może przynosić efekty. Ale analiza to jest podstawa. Dziękuję bardzo. Małgorzato, dojechałaś do nas z Krakowa. Jakbyś mogła, zanim opowiesz przykład swojej historii, znaczy przykład historii kampanii, która została wygrana i którą uważasz za ważną, co tam się zadziało takiego, że ona została wygrana, to jakbyś mogła powiedzieć kilka słów, jak myślisz, dlaczego zostałaś zaproszona tutaj dzisiaj? Zostaję też odpowiadać na to pytanie? No mam nadzieję, że dlatego, że wygraliśmy. Przede wszystkim. Wygrała pani zegarek. Okej. Okay. To jaka ta historia? Czyli wszyscy wiedzą, tak, że chodzi o Kraków przeciw wszystko? Nie wiem, czy wszyscy. Ja myślę, dobrze, żeby powiedzieć. Okej, to od początku. Okej, więc jestem z Krakowa i działam z organizacjami pozarządowymi no, od dawna. To jest trochę więcej niż 20 lat.
właściwie zaczęłam jeszcze pod koniec szkoły średniej i tak to trwa i tak naprawdę zaangażowana byłam w bardzo dużo działań, nie wszystkie nam się udały, niektóre trwają nadal, ale był ten rok 2012-2013, gdzie rozpoczęły się starania Krakowa o uzyskanie akceptacji dla zorganizowania Igrzysk Olimpijskich w roku 2022. My czasem w Krakowie tak sobie żartujemy, że gdyby nie ta wiosna ludów w północnej Afryce, to my byśmy też nie byli w tym miejscu, w którym jesteśmy. Oczywiście to jest teza, która może być oczywiście bardzo łatwo podważona. Niemniej też dostrzegamy taki rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Mówię tutaj o przestrzeni naszego miasta, dużych inicjatyw, dużych grup, osób, które potrafią ze sobą rozmawiać, potrafią wyjść z tymi postulatami do strony miejskiej, tak? My jesteśmy społeczna, idziemy do strony miejskiej, rozmawiamy, siadamy przy stole, okrągłym stole, kwadratowym stole. W każdym razie dużo rozmawiamy, dużo naszych postulatów przedstawiamy bezpośrednio tym, którzy o tym, co się dzieje w mieście, decydują. I akurat mówimy o przykładach pozytywnych, Kraków przeciw Igrzyskom i ta inicjatywa nam się udała. Oczywiście to jest długi bieg, bo ten temat się zakończył, niemniej cały czas my jesteśmy w trakcie dalszego, i tu powiem słowo walka, chociaż ja tego słowa nie lubię za bardzo, bo ja nie czuję się osobą, która prowadzi batalię, tylko raczej stara się pewne rzeczy doprowadzić do skutku takiego, żeby mi się lepiej żyło w moim mieście. Dbamy o jakość życia, na tych różnych płaszczyznach. A w kwestii Kraków przeciw Igrzyskom chodziło nam o to, żeby nie wydać niepotrzebnie pieniędzy na imprezę, która będzie właśnie takimi igrzyskami. Nasze miasto bardzo lubi igrzyska, różnego typu duże przedsięwzięcia, które będą pokazowe, o których usłyszą mieszkańcy kraju i usłyszą turyści, do nas przyjadą i zostawią jeszcze więcej pieniędzy. Ogólnie kręcimy się wokół po prostu pieniądza, no ale w przypadku Kraków przeciw Igrzyskom działania tak naprawdę grupy osób okazały się tak skuteczne, że metodami użyciem bardzo dużo metod prawnych i bardzo dużo tu pomogli nam właśnie prawnicy, bardzo dużo pomogły nam media, bardzo dużo pomogli obywatele kraju, obywatele miasta i obywatele województwa i oczywiście tak naprawdę media społecznościowe bardzo były pomocne w tym osiągnięciu celu. Jakim było praktycznie od początku postulat doprowadzenia do referendum, ogólnomiejskiego referendum, zadanie pytania, czy mieszkańcy są za tym, aby miasto zainwestowało duże pieniądze, to była mowa o 20 miliardach w Igrzyska Olimpijskie, w tej perspektywie już tam lat do przodu. Jeszcze miałam oczywiście na uwadze, że nasze miasto ze sportu to raczej nie słynie, a na pewno nie zimowych sportów. I też nie czuliśmy, że to jest jakby, że to ma być wizytówką naszego miasta, tak? Że jakby sport i Igrzyska zimowe, że to będzie coś, o czym będziemy później mówili w Krakowie jako miasto sportu. No jednak jesteśmy jakby o innej specyfice to nie był najgłówniejszy cel. Niemniej też do tego, że strona miejska zgodziła się, tak naprawdę prezydent miasta zgodził się na organizację referendum, bo był bardzo duży sprzeciw z jego strony przez bardzo, bardzo długi czas. Ogólnie też byliśmy oczywiście wyśmiewani, wytykano nam brak wizji. Do dzisiaj nam wytykany jest brak wizji w tej kwestii, aczkolwiek my właściwie wracamy do tego, bo to my mamy wizję, jak Kraków ma wyglądać, jak ma wyglądać nasza przyszłość, nasze życie w tym mieście, które boryka się z wieloma problemami. Oczywiście one później też wychodziły i to wszyscy wiemy, tak, że Kraków ma duży poziom zanieczyszczenia powietrza, największy właściwie z badanych krajów europejskich na podstawie monitoringu jakości powietrza. Mamy duży ruch samochodowy, mamy duże korki, mamy duże opory ze strony władz do tego, żeby pewne rzeczy zmieniać. Ale referendum doszło do skutku. Oczywiście też nie było tak łatwo, ponieważ zaproponowano więcej niż jedno pytanie w tym kwestionariuszu referendalnym. I wszystkie pozostałe trzy pytania sugerowały, że odpowiedź będzie tak. W związku z tym liczono, że na to pytanie również będzie odpowiedź tak. Ja może tylko przytoczę, że pozostałe pytania dotyczyły tego, czy chcemy rozwijania monitoringu wizualnego na terenie Krakowa.
Ja mogę powiedzieć, że nie do końca jestem za tym. Niemniej ogólnie w opinii społecznej jest tak, chcemy być monitorowani, chcemy, żeby kamery były na każdym rogu. Drugie pytanie tyczyło się tego, czy chcemy rozwoju ścieżek rowerowych. Ogólnie mamy też już taką tendencję w mieście, że rowerzyści mają swoją siłę przebicia, mają siłę przekazania tego, że jest taka potrzeba, mieszkańcy widzą potrzebę rozwoju systemu infrastruktury rowerowej. Jeszcze mieliśmy pytanie, tak, czy chcemy, właściwie czy chcemy metro, czy chcemy metro. Tu też tak naprawdę, patrząc na to, co się dzieje w Warszawie, tak, Warszawa właśnie kończyła drugą nitkę metra, no to my też powinniśmy mieć metro, tak, chcemy metra. No i te igrzyska. No i na tej fali właściwie tych odpowiedzi tak, 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 powinno być 4 razy tak. No ale Kraków powiedział 3 razy tak, raz nie. I tak naprawdę tylko pytanie dotyczące olimpiady i igrzysk 2022. Odpowiedź była piorunująca, 70% osób, prawie 70%, 69,70%, prawie 70% tych osób, które wzięły udział w referendum, powiedziało, że nie chcą w Krakowie igrzysk olimpijskich. Tak jak powiedziałam, to jest długi bieg. Już pojawiają się głosy w Małopolsce, co by jednak do tej idei powrócić. Może już nie Kraków, może jakieś inne miasto w naszym województwie. Niemniej to gdzieś tam cały czas wisi, więc my jakby tą naszą wiedzę i doświadczenie jakby trzymamy cały czas w ryzach, że a nuż będzie trzeba jeszcze raz stanąć do boju. Może nie będziemy specjalnie tak naprawdę przeciwko, niemniej będziemy bardzo się dobrze umieli teraz przyglądać od samego początku, na co mają być pieniądze wydatkowane, jakie wysokości, kto ma być inwestorem, jakie skutki, a tak naprawdę jakie ryzyka podejmuje organizator, to miasto, ta gmina, czy w porozumieniu te kilka gmin, jakie ryzyka podejmuje organizując takie wydarzenie i czy to nie jest tak, że to będzie kosztem na przykład terenów zieleni, rozwoju dróg rowerowych, rozwoju transportu publicznego, czy chociażby służby zdrowia. Parku Narodowego, tak, czy na przykład mieszkalnictwa. Jakby stawiamy sobie tutaj tą naszą obywatelskość i to, że my jesteśmy mieszkańcami i tak naprawdę właścicielami naszego miasta, stawiamy ponad to, że są grupy interesów i te grupy interesów mają niby zawsze rację, bo mają te pieniądze. Ja szybko dodam, że my zrobiliśmy dużą kampanię proreferendalną, profrekwencyjną, tak żeby mieszkańcy poszli do referendum, aby ono było ważne, no to oczywiście tutaj jest ten zapis, tak, że musi być 30% udziału frekwencji mieszkańców. Na szczęście to referendum zostało połączone z wyborami do Europarlamentu, co też zawyżyło właściwie też wynik frekwencji w europarlamentarnych wyborach, a nam tak naprawdę zapewniło to, że było te 30%. To było naprawdę bardzo... Nawet liczyliśmy przede wszystkim na to. Myśmy byli prawie że pewni, że będzie negatywna odpowiedź mieszkańców dla referendum, jeśli chodzi o ZIO, do tego pytania, ale nie byliśmy pewni, czy będą po prostu chętni pójść do urn. I tak, no powiem tak, no, strona społeczna wykonała kampanię profrekwencyjną, gdzie strona miejska trzymała się z dala od promowania pójścia do referendum. Zrobiliśmy zbiórkę publiczną również, tak naprawdę na konto jednego ze stowarzyszeń, fundacji, jedna z fundacji udostępniła swój rachunek bankowy, i na ten rachunek były wpłacane przez mieszkańców drobne sumy. Zebraliśmy około 20 tysięcy złotych i one zostały wydatkowane na reklamy, na reklamy w tramwajach, na reklamy w autobusach, na jeden taki City Light, który no niestety no, szpeci przestrzeń publiczną, ale tutaj pozwoliliśmy sobie na odstąpienie od tej naszej zasady, że nie chcemy szpecenia przestrzeni na rzecz tego, żeby jednak pokazać, że no, chodźcie do referendum. Małgorzata, jeden kluczowy element, który spowodował, że ta kampania została wygrana? Nasza determinacja, a przede wszystkim Tomka Leśniaka determinacja i poświęcenie i postawienie wszystkiego na szali z tego działania i cały czas w tyle głowy, że to jest nasz długi bieg. To nie jest sprawa zakończona. Może ten etap się zakończył, tak, igrzyska. Niemniej my dalej pracujemy, braliśmy udział też w wyborach samorządowych z bardzo dobrym wynikiem, niemniej jakby metoda liczenia głosów w Polsce powoduje, że takie inicjatywy jeszcze nie przechodzą do władz na poziomie samorządu. I to jest nasz rozbieg. My mamy plan na dalsze sporo działań, a nawet cały czas też bierzemy w nich udział. Dzisiaj odbywa się co tydzień spotkanie Forum na Rzecz Czystego Powietrza. Strona miejska, strona społeczna siada do tego stołu, siedzi około 20 osób z jednej, drugiej, w sumie około 20 osób z tych stron. I co tydzień rozmawiamy o tym, jak
możemy wspólnie zadziałać na poprawę jakości powietrza, mając na uwadze z kolei to, że 1 września 2019 rok Kraków przestaje palić w indywidualnych gospodarstwach węglem. Czyli mamy tak naprawdę cel i my jako Kraków Przeciw Igrzyskom i szereg innych organizacji, inicjatyw, no staramy się, jak tylko oczywiście to pozwalają na to różne warunki, w tym polityczne, jednak wspólnie te wszystkie rzeczy realizować. No mając tak naprawdę na uwadze to, że chcemy żyć w mieście, które jest przyjazne dla mieszkańców, dla środowiska. Dziękuję bardzo. Godzina za nami. Czy są pytania do prelegentów? Jest jedno pytanie. To poproszę Paulo do pana karteczkę. Ja zachęcam do spisywania sobie tych pytań. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Za chwilę państwu udzielę głos. Natomiast tak, wyłania mi się z waszych odpowiedzi. Po pierwsze, pani Ewa zaakcentowała, tak jak wyłuskałem to z pani wypowiedzi, że kluczowa była mobilizacja ludzi. I to był czynnik, który spowodował wygranie tej kampanii. Radek, ty zwróciłeś uwagę na to, że wygrana pojawiła się dzięki błędowi inwestora, czyli moim zdaniem to jest bardzo zbieżne z tym, co Piotrze, ty powiedziałeś, czyli z analizą. Ty zwróciłeś uwagę, Piotrze, na to, że analiza jest kluczowa przed rozpoczęciem kampanii i w trakcie też. I rozumiem, Radku, że ta wasza analiza raportu spowodowała, że zobaczyliście, jak duże są błędy inwestora. I na końcu, Małgorzato, ty z kolei zwróciłaś uwagę na determinację was jako grupy, a właściwie tam gdzieś jednak się pojawiło imię i nazwisko Tomka Leśniaka, rozumiem, inicjatora. I trochę to ładnie koresponduje z tym drugim pytaniem, które państwu wam chciałem zadać, zanim oddam głos publiczności. A drugie pytanie związane z tym, jakbyście mogli powiedzieć tylko teraz już krócej, nie 8-10 minut, tylko 2-3, o trzy kluczowe kompetencje, które są ważne dla osoby, dla kampaniera, dla osoby, która jest zawsze osoba, która to koordynuje, tak? To nie jest tak, że jest grupa i wszyscy działają. Oczywiście działają, natomiast gdzieś zawsze jest ten jeden człowiek i my go w ramach później kampanierów określamy kampanier. Ja pamiętam, jak 10 lat temu miałem okazję, jedna z kampanii się zawaliła. Miałem okazję gdzieś w jakimś urzędzie wypełniać kwity, jakieś dokumenty urzędowe i pani mnie spytała, jaki jest mój zawód. Ja odpowiedziałem kampanier. A to pani mówi, a co to jest, o co tu chodzi, kto to jest kampanier, tak? Więc pytanie jest takie, jakie trzy kluczowe kompetencje waszym zdaniem, może być też jedna, powinien mieć kampanier, żeby on gdzieś na końcu tego procesu długotrwałego faktycznie celebrować zwycięstwo. To teraz może zróbmy, Małgorzato, od ciebie zacznijmy, w drugą stronę. Okej. Okay. Ja przede wszystkim myślę, że trzeba umieć rozmawiać i słuchać i wyciągać wnioski. Ja powiem tak z doświadczenia krakowskiego, jednak przez długi czas unikaliśmy rozmów, mieliśmy swoje zdanie, trzymaliśmy się go uparcie, przedstawialiśmy go z jednej strony, nie myśląc o tym, co myśli druga strona. Tu myślę właśnie o tych aspektach takich miejskich i współpracy, braku współpracy z miastem, z władzami, więc nie słuchaliśmy się zbyt dobrze, a myślę, że nauczyliśmy się tego. Dzisiaj rozmawiamy bardzo dużo i tego widzimy tego efekty. Ja przynajmniej widzę tego efekty takie prawie że galopujące, bo ostatnie właśnie 3 lata to jest naprawdę duża zmiana w różnych rzeczach. Ale to, żeby nie przeciągać. Jeszcze bym powiedziała też, nie brak strachu przed staniem się przed kamerą, przed rozmową z dziennikarzami. Media mogą być naszymi sojusznikami, media często są naszymi sojusznikami, ale pod warunkiem, że my też do nich nie boimy się pójść, nie boimy się z nimi porozmawiać, nie unikamy tego kontaktu. To jest, myślę, że taki no, klucz też naprawdę do sukcesu, no bo to jest ta tuba, której nam często po prostu brakuje. No, bo jeśli mamy sami budować swój dobry wizerunek i przekazywać swoje postulaty, no my musimy mieć jakiegoś sojusznika, który będzie umiał to dobrze
za nas coś przekazać społeczeństwu. Możemy oczywiście chodzić od domu do domu, stukać do drzwi i rozmawiać z sąsiadami i w ten sposób przejść tysiące mieszkań, ale to na to potrzebujemy dużo większych sił i zasobów niż właśnie tak naprawdę poprzez współpracę i dobre pokazanie się tej właśnie stronie z właśnie tej. No tej, do której chcemy też dotrzeć, tak, do tej opinii publicznej. No i też wiara w to, że nam się uda, tak? Wiara w sukces. Dziękuję, Rafał. No my jesteśmy trochę w gorszej sytuacji niż koleżanka, bo występujemy przede wszystkim w imieniu Wilka, Łososi, Wiatru Tatrzańskiego albo w imieniu innych, nie wiem, żyjących istot. I tak naprawdę do wielu naszych działań poparcie społeczne jest mniejsze niż zero i gdybyśmy chcieli dialogu i poparcia społecznego, to niestety musielibyśmy poświęcić tą rzecz już dawno i zmienić może system edukacji w ogóle, nie wiem, w Polsce, czy w Europie, czy na świecie, chociaż w Polsce, bo w Europie już jest troszeczkę lepiej. Więc to, co dla nas jest najważniejsze, to głębokie przekonanie, że to, co robimy, ma sens. Że właśnie występując w imieniu Tatrzańskiego Wiatru, co może być zupełnie abstrakcyjne dla wielu ludzi, chcemy Tatr, które są niezmienne i nie ma tam miejsca na rozbudowę ośrodków narciarskich w stylu europejskim z oświetleniem, naśnieżaniem i wielu innych rzeczy i nie ma miejsca na chociażby olimpiadę w Tatrach. Występując w imieniu obwodnic, znaczy czy dróg krajowych, czy ochrony korytarzy, czy budowaniu przejść dla zwierząt, to może jedynym takim łącznikiem między tym, co chcemy, a tym, co chce człowiek, to jest to, że jak będzie więcej przejść dla zwierząt, to zwierzęta nie będą przeskakiwały przez płoty i lądowały na maskach samochodu ludzi. I to jest jedyny taki wspólny mianownik, a cała reszta jest niestety rozbieżna. Więc to jest jakby jedna rzecz. Przekonanie, że rozwój społeczny jest możliwy, ale poszanowanie dzikiej przyrody jest bardzo istotne. A druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to niestety bardzo rzetelna analiza. Czyli z jednej strony bardzo rzetelne przekonanie, które może być abstrakcyjne, ale z drugiej strony bardzo dogłębna analiza miejsca, w którym jesteśmy, co możemy, jakie mamy zasoby i pełen profesjonalizm w działaniach i analizę. I to na poziomie wszystkich trudnych niestety dokumentacji, czy to środowiskowych, czy procedur prawno-administracyjnych, czy zdobywania opinii naukowych, bo one też są trudnym materiałem, więc tyle może. Dziękuję. Pani Ewa. Ja miałam o tyle szczególną sytuację i dalej mam, że jestem osoba jedna, to znaczy nie ma i nie było wtedy i nie ma organizacji żadnego NGO-su w Rybniku, do którego właśnie tam w Rybniku, który mógłby działać. Myśmy też nie stworzyli takiej organizacji, więc był to ruch, a z tego punktu widzenia oczywiście starający się być ruchem dużym, dużo ludzi, ale bez żadnej organizacji. Ja też, tak jak to widzę, 97% wszystkiego zrobiłam sama z punktu widzenia pomysłu, koncepcji, także takiego wykonania. Miało to swoje przyczyny, miało to swoje plusy i minusy. I to tutaj nie pora na to, by to rozwijać. Natomiast no, to powoduje, jak ja też spostrzegam te cechy. Otóż tu już to padało, determinacja, niesamowita determinacja, która tylko wtedy będzie taka, jeżeli jest związana według mnie z emocjami, rozłożona na lata, absolutnie na lata, to musi być, ludzie popełniają błąd, na przykład tacy jak ja, czyli sami działający lub grupa ludzi, piszą do NGO-sów, żeby im ktoś pomógł, nawet zatelefonują i koniec. To nie jest tak, NGO-sy nie pomogą, bo mają, są zawalone własną robotą, własnymi projektami, a więc ja byłam osobnikiem namolnym, do granic namolnym,
oczywiście godząc się na to, że na przykład jeżeli prosiłam organizację, żeby napisała pismo, to organizacja mi mówiła, a to pani wie lepiej, co się tam dzieje, my się podpiszemy, pani to pismo napisze. No i oczywiście tak robiłam, a więc niesamowita determinacja. I druga rzecz, mądrość. Oczywiście każdy powie, że mądrość jest we wszystkim potrzebna, ale ja tu rozłożę to na takie może trzy aspekty. Pierwsze to błąd ludzie popełniają, uważając drugą stronę za głupią. To jest fatalny błąd. To się łączy trochę z tym, co tu Radek powiedział. Analiza, zobaczenie interesów absolutnie drugiej strony. Dwa, świadomość ceny, jaką się zapłaci za swoje działanie. Gdy my wygrywamy, ktoś przegrywa. Ja pojawiłam się, zrobiłam gazetę i nagle ten spokój tej dzielnicy i rady dzielnicy na przykład, które sobie rządzili trzecią kadencję, został zakłócony przez osobnika, który umie zrobić to, czego oni nie potrafili, czyli na przykład napisać gazetę. Ludzie zostali upokorzeni. Ja wiem o tym, że to było dla nich upokarzające i skutki tego trwały przez te lata i trwają do dziś. To znaczy są, nie mówię aż wrogowie, ale naprawdę tworzą się emocje negatywne i człowiek musi sobie zdawać sprawę, że wejdzie w konflikt z sąsiadem, wejdzie konflikt z kimś nawet, kto go nie znał. Ponieważ my idziemy w jedną stronę, ciągniemy, ktoś, i czasem jest to naprawdę zero-jedynkowe, w drugą. Oczywiście mówi się, trzeba rozmawiać, dochodzi do kompromisu i tak dalej. Niemniej emocje pozostają i one potem będą po prostu działać. To jest ta kwestia. A trzecim trzeba być otwartym, elastycznym, umieć rozmawiać z ludźmi. To powiedziała koleżanka, rzecz podstawowa. Dziękuję. Radny później, dobrze? Tak. Jedźmy po kolei, Piotrze. Inteligencja. Przedsiębiorczość, komunikatywność. Trzy miały być, tak? Ale przecież to nie są cechy kampaniera, tylko generalnie człowieka, który odnosi jakiś sukces, jak sądzę. Chociaż pewnie nie wszystkie. Bo tutaj w tych kampaniach, w takim ujęciu, jak tutaj sobie rozmawiamy, no to pewnie jeszcze jakaś wrażliwość. Natomiast tak, poza moją kampanią, którą Państwu opowiedziałem, te wszystkie trzy tak naprawdę to były historie o przegranych kampaniach. O przegranych kampaniach, prawda? Bo przecież ci goście, co chcieli tą drogę, to przegrali z Panią. Ale prowadzili kampanię za drogą, prawda? A ci od elektrowni przegrali, prawda? Tymczasem. No, a ci, którzy chcieli, ci co chcieli tamte igrzyska, nie wiem, czy chleb też chcieli dawać, ale generalnie też przegrali, prawda? Czyli ktoś przegrywa, ktoś wygrywa. Kampanie mogą być różne i to też nie, bo to nie padło tutaj, że wyobraźcie sobie Państwo, że kampanią będzie również to, że sobie na spoconym koniu po prostu jakiś wataszka taki z lasu, z gór, wjeżdża do wioski, prawda? Tam uzbrojoną pięścią wybija zęby wszystkim konkurentom, tak? I potem tymi tłustymi od kurczaka palcami wkłada sobie koronę na głowę. No i jest cięcie. Wygrał kampanię. Więc ta wrażliwość, o której tutaj powiedziałem jako ten czwarty element, no to ona może być różna. Jedni będą patrzyli na problemy społeczne w taki sposób, inni w taki. Nie jest. I może to jest ten kłopot, tak? No bo nie mam swojego plemienia w związku z tym. Mam ten kłopot, bo jestem niedostosowany społecznie w związku z tym, bez plemienia. No, jakby podpowiada tutaj ta wrażliwość na coś, co bym chciał nazwać dobrym wspólnym, bo jednak myślę w kategoriach republikańskich, tak? Czyli Rzeczpospolita Polska jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. Jeżeli jest wszystkich obywateli, to znaczy, że jeden z nich nie będzie mógł zrobić biznesu kosztem innych, prawda? No i tu jest ten kłopot, nie? No i to jest moje podejście do kampanii. Dziękuję, Piotrze. Dobrze, że zwróciłeś na to uwagę, bo ja popełniłem pewien błąd na początku tej dyskusji i powiedziałem, że rozmawiamy o wygrywaniu kampanii obywatelskich.
W tym poradniku, który Państwo macie, tam na stronie 13, podejmujemy taką próbę odpowiedzenia czy zdefiniowania, czym jest kampania obywatelska. Bo to nie jest, czy naszym zdaniem do końca, mówię tutaj o kuźni kampanierów, kampania obywatelska to nie jest do końca kampania społeczna. Zauważcie Państwo, że o kampaniach społecznych w Polsce mówi się dość dużo i od wielu lat. Natomiast kampania obywatelska to jest pewien rodzaj może kampanii społecznej, chociaż nie wiem. My uznajemy na dzisiaj, oczywiście może w wyniku nie wiem, dzisiejszej rozmowy, ale też dyskusji tego kongresu albo kolejnych jakichś wydarzeń, zmienimy tą definicję, ale kampania obywatelska to łączy, żeby była kampania obywatelska, muszą być spełnione jednocześnie trzy warunki. Tutaj na stronie 13 właśnie te trzy warunki są. Po pierwsze jest szeregiem działań mających na celu zmianę społeczną służącą dobru wspólnemu, to jest pierwszy warunek. Drugi opiera swoją siłę na mobilizacji obywateli do działania. I trzeci warunek rzuca wyzwanie władzy i zmienia układ sił. I faktycznie w tych historiach, które Państwo opowiadali, te trzy warunki właściwie się wszystkie pojawiły, tak? I właściwie jednocześnie. Natomiast wracając do Państwa pytań, ponieważ ile jest pytań? Ręka do góry. Jedno na razie. Dobrze, to nie bawmy się w karteczki. Karteczki były przygotowane na to, gdyby było kilkanaście pytań. Proszę o zadanie pytania. Dzień dobry Państwu, Łączyński Rafał Maszek-Alwary, jestem krajanem Pani Małgosi, mieszkam 50 km od Kalwary, od Krakowa, w stronę no, prawie Zakopanego, na trasie Kraków-Zakopane. Mam takie pytanie, bo tak chodzi mi to od kilku dni po głowie. Postawiam się nad jedną rzeczą. Państwo blokowali olimpiadę. Nie wiem, czy jest to dobry trend, czy zły. Mówię Pani o ekologii, o inwestycjach, o wydatkach na to. Ostatnio patrzyłem na wydatki na Światowe Dni Młodzieży. 400 milionów złotych. Nie zostanie po tym nic. Nie będzie parkingów, hoteli, obwodnicy, drogi szybkiego ruchu. Nie będzie nawet kolei. Do 1960 roku pociąg Lux Torpeda do Zakopanego z Krakowa jechał 3 godziny. W 2016 do Zakopanego jadę 3,5 godziny. No. Drodzy Państwo, brakuje impulsu, który wyzwoli. Olimpiada być może by to wyzwoliła. Nie wiem, tylko mam pytanie takie. Skoro olimpiada nie, dlaczego Światowe Dni Młodzieży tak? 400 milionów pójdzie na to, 2 miliardy z Krakowa i z Warszawy przez 8 lat daje około 200 milionów rocznie. Nie takie duże kwoty. Mamy obwodnicę, mamy hale, mamy turystykę. Dlaczego by nie? Rozumiem, że Pan stawia teorię, że jeśli byłyby zimowe igrzyska, to mielibyśmy... Czy jakby zyskały Kalwarię? Nie. Znaczy, ja powiem Pani tak. Ja być może do Krakowa nie jechałbym półtorej godziny. Do Zakopanego być może nie jechałbym 3,5 godziny. Być może bym zyskał turystycznie. Bo by ludzie przyjechali. Turystyka jest najszybszym medium, które się zwraca przy inwestycji. Tylko po prostu pytanie jest takie, skoro blokujemy Igrzyska Olimpijskie, gdzie są gigantyczne nakłady pieniędzy, zgadzam się, wielka kwota, to dlaczego Światowe Dni Młodzieży? To sama kwota porównywalnie. Światowe Dni Młodzieży, jak mówi też nasz prezydent w mieście, to nie jest jego decyzja. I my tutaj też próbowaliśmy. To nie jest tak, że zostawiliśmy Światowe Dni Młodzieży sobie samym i nie zajmujemy się tym. Jak najbardziej w tym też uczestniczymy, pytamy od samego początku. I tutaj niestety Watykan podjął decyzję o tym, gdzie lokuje tą imprezę. Nie pytał naszych władz, nie pytał naszych radnych, nie pytał naszego prezydenta. Decyzję podjął, no, po prostu, tak? Jak to zwykle w Kościele katolickim, po prostu odgórnie. Wiem coś o tym na co dzień. Mieszkam przy duszkach kazalickich, więc wiem, jak to po prostu wygląda, naprawdę.
jest tym ogromny problem. Terapia przeciw igrzyskom nie popiera Światowych Dni Młodzieży. Występujemy przeciwko, ale tak jak mówię, to nie była nasza decyzja. Co do ZIO i tego, że rzekomo miałoby rozwijać region i te koleje, to jest zadanie Urzędu Marszałkowskiego, Marszałka i to się dzieje, tak? I wcale nie mieliśmy żadnej pewności, że ZIO przyspieszy te prace, że ZIO sprawi, że będziemy szybciej jeździć z Krakowa do Zakopanego. Tutaj był plan ogólnie na przetransportowywanie drogą lotniczą, helikopterami, że tak naprawdę w Krakowie byłoby impreza otwarcia i zamknięcia, plus rozgrywki na terenie naszego jedynego ośrodka zimowych dyscyplin, czyli lodowiska. Więc i tak tutaj wielu imprez nie mielibyśmy w Krakowie, większość miała odbywać się na terenie Zakopanego i Słowacji. Czyli to było tak naprawdę pogrążeniem naszego miasta i nas, i na zadłużeniem nas na naprawdę bardzo długie lata. No powiem tak, my dzisiaj mamy kolejną inwestycję, kolejne igrzyska. Mamy plan na przecięcie miasta sześciopasmową drogą, która ma być odciążeniem dla tak zwanych Alei Trzech Wieszczów, a będzie sprowadzeniem ruchu na tą właśnie trasę, plus jeszcze zabraniem ruchu z obwodnicy krakowskiej, która w tym momencie funkcjonuje. Więc i polityka igrzysk trwa nadal. Polityką igrzysk są też Światowe Dni Młodzieży. To będzie jeden tydzień, którym Kraków wstrzyma oddech. Mieszkańcy już dzisiaj przygotowują się do tego, że emigrujemy na koniec lipca. Wiemy, nie będziemy mogli poruszać się komunikacją zbiorową, nie będziemy mogli jeździć swoimi samochodami, nie wiadomo, czy pozwolą nam jeździć na rowerach. Będzie ustawianych mnóstwo barierek na terenie miasta. Będzie mieć prawdopodobnie prohibicję, jak bywało przy okazji takich imprez jak przyjazd papieża do Krakowa, prohibicja obowiązywała. Myślę, że będzie dla jednych wesoło, dla innych będzie smutno. Na szczęście jest to w okresie wakacyjnym i gro nas wyjeżdża po prostu na urlopy. Więc naprawdę szykujemy się do, znaczy my nie tylko my, ale też władze miasta szykują się do Dziękuję, Radku, chciałeś coś dodać, tak, tutaj, do tego pytania? Nie tylko do tego pytania pana mógłbym powiedzieć tak, że ja to pytanie bym go troszeczkę tak chciał postawić ogólnie. Bardzo często bywamy w debatach i zawsze jest tak, dlaczego się zajmujecie tym, a nie zajmujecie się tamtym? Państwo, prowadząc kampanię, spotkacie się zawsze z tym, że zajmujecie się czymś tam, a nie zajmiecie się czymś. Dlaczego? I musimy się zawsze tłumaczyć z tego, że ja się zajmuję jedną rzeczą, a nie zajmuję się drugą. Myślę, że to jest bardzo istotne, ale to nie o tym chciałem, bo dwie osoby powiedziały mi, tutaj uświadomiły mi jedną rzecz, z którą się Państwem chciałem podzielić, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Mieliśmy taką, to jest też osobista sprawa dla mnie, bo wprowadziłem się do wioski świętokrzyskie, to są tereny, z których ja pochodzę, i przyszła do mnie pani zbierać podpisy, tak trochę nieśmiało, czy ja będę przeciwko elektrowniom wiatrowym. Więc zrobiłem takie duże oczy. Okazało się, że inwestorzy chcą nam zbudować ponad 100-metrowe elektrownie wiatrowe w obszarze Natura 2000, niemal nad domami ludzi i tak dalej. Przekroczone wszystkie normy hałasu. Okazało się, że bardzo szybciutko zawiązał się świetny komitet, tak, czyli można z ludźmi lokalnymi rozmawiać, ale co ciekawe, chciałem wam powiedzieć jedną rzecz, że inwestor przyszedł z przyrodnikami i mieliśmy taką bardzo mocne starcie merytoryczne. I zmiażdżyliśmy niestety, znaczy dla korzyść przyrody, człowieka, który reprezentował inwestora z analizami i badaniami. Później z tą osobą bardzo dobrze się zaprzyjaźniliśmy. Okazało się, że może ten przyrodnik pracować w stowarzyszeniu i bronić przyrody, tak? I wspólnie pracowaliśmy dla Obic, czyli dla lotniska portu lotniczego Kielce, które miało powstać i okazało się, że ten port lotniczy nie powstanie, tak umówmy się, bo jest zupełnie z punktu widzenia przyrodniczego w bardzo złym miejscu postawiony, a z punktu widzenia ekonomicznego zupełnie absurdalny, tak? Więc jest taka sytuacja, że z tego dwa aspekty są bardzo istotne, że nawet jeżeli stajemy naprzeciwko siebie, to później jak zaczynamy się słuchać, to może dojść do przyjaźni i wyciągnięcia argumentów z drugiej strony, które były dla nas bardzo pomocne, tak, i wspólnych działań. I druga rzecz, że można budować lokalne przyjaźnie pod warunkiem, że idziemy w jedną stronę. To tylko tak szybciutko. Dziękuję. Czy jest jakieś pytanie na sali? Proszę. Co
słychać, mnie słychać. Renata Ekielska, tak się składa, że w tej chwili co prawda jestem w Warszawie, ale reprezentuję duszą Kielce i Kraków, w którym mieszkam na stałe. Pytanie może jest oczywiste i większość osób zadaje sami sobie. Co byście Państwo zmienili z perspektywy czasu, patrząc w swoim starcie to ze zdarzeniami? Ponieważ, jak rozumiem, niezależnie od znajomości rzeczy, znajomości przepisów, zawsze jest taki etap, od czego zacząć. Ja także prowadzę kilka kampanii, na razie małych, na razie jeszcze nie przegranych, ale i nie wygranych. I zastanawiam się, czy jest taki punkt, tak zwany magiczny punkt, od którego warto zacząć, ale co wy u siebie widzicie? No bo tu przegląd czterech przypadków jest bardzo konkretny. Bardzo dziękuję za to pytanie. Kto chce pierwszy? Ja mogę. Jakbym miał się cofnąć myślą na sam początek gdzieś swojej drogi tego społecznego zaangażowania, to myślę, że dzisiaj, z perspektywy doświadczeń, zacząłbym chyba od tego, że zostałbym milionerem albo miliarderem, całkowicie samowystarczalnym, który nie musi szukać środków finansowych i wtedy mógłbym spokojnie dalej realizować wszystkie swoje zachcianki wynikające z wrażliwości społecznej. Dziękuję. To dalej? Pani Ewa? Szczerze powiedziawszy, ja mam dosyć taką jedną smutną refleksję, bo patrząc się na ilość czasu i pieniędzy, które poświęciłam, własnych pieniędzy, oczywiście tam pod koniec ludziom powiedziałam, że co miesiąc płacę za telefony kilkaset złotych i może te 10 osób by się trochę złożyło. Gdzieś coś tam, ludzie rozumieli to. Niemniej ten wydatek energetyczno-finansowy był tak olbrzymi, że no, pojawia się to, gdy myślę o kładzeniu na wadze tamtego działania, doświadczeń, jakie stamtąd zaczerpnęłam, efektów, jakie są. Na drugiej wadze jednak widzę te koszty. Gdybym ja to wszystko wiedziała na początku, to szczerze powiedziawszy nie wiem, czy bym się aż tak zaangażowała, tak jak powiedziałam. Pewien rodzaj takiej, ktoś by to może nazwał nieracjonalne emocje, ktoś by to nazwał takie bez sensu, właśnie to, żeby mnie nie niszczyć tego lasu. Oczywiście ja przekaz, jaki udało mi się dać ludziom, to nie to, że ta przyroda, bo z tym to nie byłoby poparcia. To tylko trzeba było im uświadomić, że jakość ich życia ulegnie zmianie. Natomiast czy coś bym zmieniła? Nie widzę takiej, nie widzę ani takiej, przy tych wszystkich uwarunkowaniach nie widzę takiej możliwości, że mogłabym działać inaczej. Tak jak powiedziałam, działałam sama. Ktoś mógłby powiedzieć, no może byś zmieniła to, żeby więcej ludzi było razem z tobą. Myślałam nad tym i spostrzegam to w ten sposób. Mogłabym, ludzie funkcjonowali tak, że na przykład ktoś do mnie dzwonił, mówił, słuchaj, proszę pamiętać, ja byłam w Warszawie, ja tu pracuję, ja co tydzień tam jeździłam. Porozumiewaliśmy się telefonicznie głównie. Ktoś do mnie dzwonił, mówi tak, widziałem na nasz temat artykuł w Dzienniku Zachodnim. Ja mówię, znajdź mi autora tego artykułu. To on szukał dwa dni tego autora. To oczywiście, więc ja wiedząc, że będzie szukał i on mi mówi, słuchaj, to nie wiem, jak chcę, no to ja siadam i w ciągu 20 minut mam tego autora. Czyli jakby wykonywałam sama, gdybym ludzi wciągała do tego, były ze dwie osoby, które mogły, miały takie kompetencje jak ja, czyli mogłyby to zrobić, ale one nie miały tej determinacji. Włożyłabym w to, wolałam zrobić sama, ponieważ włożyłabym to tyle energii i rodziłyby to konflikty. Ja już to widzę, miałabym im za złe, że się tak samo jak ja nie angażują. To nie jest to dla nich aż tak ważne i tak dalej. Bo ze dwie, trzy osoby, takie środowisko, prokurator, sędzia, takie małżeństwo i tak dalej. Oni mogli, oni teoretycznie mogli, tylko że dla nich to nie było takie ważne. A więc nie,
ilość energii, która by szła na uczenie i na wciąganie w danym momencie, byłaby jeszcze bardziej mnie obciążająca. Ja wtedy tego wyboru dokonywałam w zasadzie podświadomie, ja się nad tym nie zastanawiałam. Jako jest taka anegdota a propos właśnie takiego działania na odległość. Miasto zrobiło olbrzymią konferencję na temat Euro 2012, ponieważ miasto jeszcze wyszło z czymś takim, że przez nas, przez tę grupę ludzi, hotel i ośrodek sportowy, który jest w kamieniu, nie będzie dobrego dojazdu i nie będą tutaj mieszkali piłkarze. No to strasznie chwytliwe, prawda? Tutaj przez tych odszczepieńców nie będzie u nas tutaj baza piłkarzy. I zrobili taką konferencję w hotelu na tym ośrodku, gdzie przyjechali marszałkowie, województw i tak dalej, i tak dalej. I wtedy postanowiliśmy, już nie wiem, czy to było, robimy pikietę. I ja po raz pierwszy postanowiłam, nie jadę. Lera, nie jadę, co tydzień jeżdżę, teraz nie jadę, zróbcie sami tę pikietę. No więc wszystko rozpisałam, co trzeba, przygotowałam materiały, teczki zostały zrobione, jedna osoba, taka, były dwie takie powiedzmy bystre, rzecznik ZUS-u, pani L i pewien inżynier, pan G. Więc rzecznik ZUS-u powiedział, że wejdzie na tę konferencję, wedrze się, rozda tym wszystkim ludziom te nasze materiały, pikieta stanie, będzie transparent, euro tak, niszczenie lasu nie. Ja rano, powiedzmy to była środa, rano wysłałam to wszystko do inżyniera G, który miał to wydrukować. Pani L miała robić transparent. I zapadła złowroga cisza. Koło pierwszej dzwonię do inżyniera, który pytam się, ma pan to wydrukowane? Te teczki trzeba porobić. A nie pani Ewo, bo ja właśnie się przymierzam teraz, że będę robił teraz ten transparent. Ja mówię, proszę pana, transparent miała robić pani L. Dlatego ona kończyła liceum plastyczne, powiedziała, że umie to zrobić, zrobi to dobrze. Ale ja już zacząłem, mówię, proszę pana, był podział ról, żeśmy ustalali, że transparent robi pani. To niech pani zadzwoni do pani Lepiarczykowej i powie jej, że mówię, proszę pana, ona za płotem jest, ja jestem w Warszawie. Niech się pan podejdzie do płota i ustalcie, kto co robi, prawda? Więc tego typu przykłady pokazywały, że no po prostu sama to trzymałam. Było to obciążenie, był to pewien wybór, tak jak mówię, nieświadomy. Odpowiadając na pani pytanie, nie widzę, co tam było, można było robić inaczej. Oprócz tego, że zamiast 4 czy 5 godzin, zamiast tygodniowego jeżdżenia, powstrzymania się. Bo ja po prostu wtedy, tak jak ty pewnie kolega, po prostu od rana do nocy tylko tym się zajmowałam. Dziękuję bardzo. Proszę, Radku. Bardzo szybko. Pomimo swoich doświadczeń Ewo, takich, że trzeba to trzymać samemu. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Wiem, bo pracownia prowadzi bardzo wiele działań i ja mam z tym problem, od czego zacząć, która jest ważniejsza, która jest dla mnie bardziej i tak dalej, nie chcę w to wchodzić. Która jest wygrana, która nie, na jakim poziomie. Dwie rzeczy, które uważam bardzo ważne, od czego trzeba zacząć. Budowanie potencjału w ludziach, bo sami tego wszystkiego nie zrobimy. I budowanie w lokalnej społeczności. I druga rzecz, budowanie potencjału w organizacjach, których będą występowali w ramach mniej lub bardziej formalnych koalicji. Sytuacja jest taka, że jak organizacje zaczynają działać sobie, każda z nich, to dochodzi do takich, może dochodzić do takiej sytuacji, powiem wam o jednej tylko, że pewna organizacja na pewnym momencie mówi, dobra, to już jest nasz kompromis, okej. Okay. A pracownia mówi, nie, to nie jest żaden kompromis, tak? To my idziemy dalej. Ale gdybyśmy 2 dni wcześniej ustalili, gdzie są granice kompromisu, to myślę, że bylibyśmy w innym pozycji negocjacyjnej. I takie sytuacje, tak bardzo ogólnie, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo jest za mało czasu, mogą się zdarzyć. Więc budowanie tego potencjału, mimo tego, że trzeba mieć świadomość o tym, co powiedziała Ewa, że to może być na początku bardzo irytujące, że pan L czy pani się nie są w stanie dogadać. Dziękuję. Małgorzato, ty co byś zmieniła? Ogólnie musimy dbać o naszych współpracowników i też tak pozytywnie wzmacniać, jeśli jest temu okazja, tak? Jakby mając ludzi przy sobie, nie pozwalać, żeby odchodzili do innych tematów, czy też w ogóle rezygnowali, bo już powiedzmy coś się udało. Ale też, no właśnie, tak naprawdę to jest bardzo trudne, ale delegowanie zadań jest jednak konieczne, bo my nie możemy mieć wszystkiego na sobie.
wiem, że tak jest czasem łatwiej, tak? Bo łatwiej, szybciej znajdziemy coś w tym internecie, szybciej coś załatwimy, sami pójdziemy do coś kupimy i łatwiej. To mi się wydaje, że to jest łatwiejsze, ale na długą metę my się zbyt szybko będziemy wypalać, a też odbudowanie naszej energii jest i czasochłonne i tak naprawdę de facto i nie tylko czasu, ale też tak nawet energochłonne, to jakby zbudowanie się od początku też wymaga tej energii. I to z kolei zabierze nas od tematu, którym chcemy się zajmować, więc musimy dbać. Wiem, że to jest bardzo trudne, to jest jakby kolejna umiejętność, dbanie o naszych współpracowników i osoby, z którymi prowadzimy kampanię, ale bycie z nimi w kontakcie, tak jak jeszcze raz tego Tomka przywołam, on teraz jest za granicą, zbiera fundusze po to, żeby wrócić i dalej mocno działać, ale my cały czas jesteśmy z nim w stałym kontakcie i cały czas coś razem robimy, chociaż powiedzmy ten nasz lider jest w tym momencie troszkę daleko, ale mimo wszystko współpracujemy. Dziękuję. To trzeba utrzymywać. No. Dziękuję. Trzecie moje pytanie jest związane, właściwie nie jest moim pytaniem. Wczoraj zadałem mojej żonie Magdzie pytanie, jakie zadać wam pytanie? To ona pomyślała chwilę i odpowiedziała mi, że takim pytaniem dobrym byłoby pytanie, jak godzić życie kampaniora, kampanijne z życiem osobistym, i zawodowym, jeżeli nie jesteście zawodowymi kampanierami. I Magda jeszcze mi powiedziała, że bym bardzo uważnie słuchał. Proszę, Piotrze, jak godzić? Bo ty jesteś jednak społecznym kampanierem, tak? Ty jakby nie robisz tego, to nie jest zawodostwo w twoim przypadku. Jak ty to godzisz z życiem osobistym, rodzinnym, zawodowym? Dać ci czas i ktoś inny, tak? No. Z czym jest wyzwanie? Nie, no chodzi o to, że najfajniej to, jeżeli się uda zrobić tak, żeby połączyć jednym działaniem realizować różne, tak? Czyli na przykład mi się zdarzało różnie. Znaczy, ja zawodowo funkcjonowałem w różnych konfiguracjach, z różnych jakby źródeł pozyskiwałem pieniądze. Bardziej do... I czasami się zdarzało tak, że na przykład mogłem działać na rzecz lepszego, na przykład lepszego ustawodawstwa związanego z obrotem gospodarczym, z wykorzystaniem internetu, robiąc to, będąc koordynatorem działań prawnych Związku Pracodawców w branży internetowej, czyli będąc po stronie biznesu po prostu. Akurat to było fajne, bo mogłem działać na rzecz całego rynku, a nie na rzecz poszczególnych firm. Czyli działać na rzecz wspólnego, równego boiska, a nie na rzecz jednego z przedsiębiorstw, które chciałoby uzyskać przewagi konkurencyjne. No a z drugiej strony, kiedy indziej, wszedłem po prostu w projekt, który zmierzał w tym samym kierunku, w którym ja chciałem zmierzać. I chciałem dzięki temu projektowi wykazać taki proof of concept, że można o to wykorzystywać dane publiczne do przygotowywania analiz potrzebnych do tworzenia ocen skutków regulacji w Polsce. Czyli też taki mega systemowy dla mnie projekt, ale był częścią jakby większej całości. Z kolei zaangażowanie się w kampanię wyborczą do Senatu, gdzie zupełnie inną historię tam z osobami, które chciały mi pomóc, żeśmy analizowali czy obrabiali w pewnej kampanii. Niekoniecznie nie we wszystkich aspektach chodziło o to, żeby dostać się do Senatu, ale oczywiście to było też istotne. Natomiast tam było dużo, ta kampania, że tak powiem, do Senatu była znacznie bardziej rozbudowana, jeżeli tak mogę powiedzieć, intelektualnie. No to prawda jest taka, że w
finansową i udział w kampanii wyborczej, no też niejako zmusił mnie do tego, że tak naprawdę nie funkcjonowałem zawodowo przez cały okres. Znacznie wcześniej, przed kampanią i później. Czyli licznie tak naprawdę trzeba było pozyskać środki dużo wcześniej, żeby móc sfinansować taką egzystencję. Oczywiście to jest niezwykle trudne, żeby to połączyć. I pewnie wiele osób, które ma szczęście, czy tą właśnie przedsiębiorczość, którą wskazałem wcześniej, tak, że potrafi połączyć, z jednej strony mieć maszynkę, jakiś taki motorek finansowy do tego, żeby finansować swoje kampanie, a z drugiej strony być spójny, to znaczy, że robi zawodowo, naukowo, społecznie to, co jest jednym i tym samym. Czyli gdyby nie to, że tutaj mamy obrońców wilków i innych, to bym posłużył się. A zresztą, dlaczego się nie posłużyć, tak? Jednym śrutem zabić kilka kaczek, nie? Dziękuję. Małgorzato? Jakie ty masz sposoby na godzenie? Zaangażować rodzinę w to samo, co robię ja. Po prostu. Tak. No i tak się dzieje tak naprawdę. No, my wszyscy bierzemy udział. Informuję ich cały czas na bieżąco coś, co robię, gdzie mam, gdzie jadę. No prawie, już tak prawie rodzin, już znaczy jeszcze nie newsletter, ale rozsyłam mailami, żeby przynajmniej wiedzieli, jak będziemy się widywać na jakichś większych rodzinnych spotkaniach, żebyśmy mogli o tym porozmawiać, bo ja bardzo chętnie podzielę się tym, że kolejne demonstracje. Właśnie tak, przepraszam, zerkałam na zegar przed chwilą, ale o 12 mieliśmy happening dla Puszczy i ja jestem bardzo, znaczy jakby musiałam się wczoraj wytłumaczyć, czemu dzisiaj nie będę tam. Tłumaczenie zostało przyjęte. Dzisiaj po prostu nasza artystka, aktywistka Cecylia Malik zrobiła z naszymi mieszkańcami, działaczami 200 mandali dla Puszczy Białowieskiej. Właśnie mieli o 12 taki napis złożyć, bo wierzę, że przeżywam to teraz, bo tam też powinnam być, prawda? To jest jakby takie, te soboty i niedziele wcale nie uczyłem się niczym czasem od dni tygodnia. Już mamy w tym, i w marcu, i w kwietniu kolejne kilka wydarzeń, które się będą odbywały i będą też weekendy. I po prostu i mój mąż, i moja rodzina no, jest na to zawsze zapraszana, sama w tym bierze udział, sama to współorganizuje. Więc to jest jakby ta chyba no, metoda, tak? Że to są poza tym, to są dobre rzeczy. My zmieniamy, już dzisiaj widzimy tą zmianę. Okej, jeszcze te kilkanaście lat temu tego nie było tak widać i byliśmy nazywani w różny sposób. Dzisiaj jesteśmy jednak chyba lepiej postrzegani. I też tak właśnie tak jak mówię, no, rodzinę łatwiej jest to wciągnąć. Nawet 2 lata temu moich teściów zabraliśmy na jeden happening dotyczący niewyburzania jednego hotelu i byliśmy wszyscy przebrani na złoto. Oni się nie przebrali, ale byli na tym wydarzeniu. Więc to trzeba też robić, tak? Pokazywać rodzinie, że nie jesteśmy odszczepieńcami, tylko jesteśmy najważniejszymi obywatelami w tym kraju. Bo to my prowadzimy do dobrej zmiany. Takiej społecznej obywatelskiej. Jak zwykle trudne pytania. To tak, może powiem, że ja się wywodzę ze środowiska bardzo alternatywnego, więc wykorzystuję tolerancję szeroko pojętą. Więc jak nie mam czasu, to zrzucam to na kark tolerancji, że trzeba to po prostu tolerować, akceptować i popierać. I w bardzo wielu przypadkach jest po prostu tak samo. Ale tak, to oczywiście to trochę żartem, ale jak to godzić, to ja patrzę na ludzi. To znaczy, się mam bardzo wielu przyjaciół, którzy są skuteczni, są ojcami lub głowami rodziny, mają dzieci, jeżdżą na wakacje, prowadzą stowarzyszenia i funkcjonują. Więc da się, tak? I po prostu cały czas mam kilka takich rodzin, które bardzo od wielu lat, bo są moi przyjaciele, obserwuję. I patrzę, że da się pogodzić bardzo wiele obowiązków rodzinnych z czasami pracą zawodową, gdzie indziej i działalnością, z sukcesami. I ja sobie tak myślę, że mamy strażników miejsc przyrodniczo-cennych, to jak zaczynamy dyskusję na temat jak działać, to ja myślę, żeby proponuję im, żeby przez długi, długi czas nic nie robili. Że długo, długo, długo nic nie róbmy, oszczędzajmy czas, myślmy. A jak już coś wymyślimy, to po prostu konsekwentnie róbmy i wciągajmy w to innych. Dziękuję. Czy jest jakieś pytanie z sali? O, są. To proszę pana pod tirami na tory. Jeszcze ja nie powiedziałam. A, przepraszam. To już to padło.
związać się z kimś, kto wyznaje podobne wartości i najlepiej także działa. To chyba jest najprostsza odpowiedź. Przy czym tutaj fajnie tak się śmiejemy, ale to jest różnica między ludźmi, którzy tak jak ty, Radek, ty po prostu jesteś zawodowym, rozumiesz, działaczem, czyli rano przychodzisz i zajmujesz się właśnie tym, jest kwestia, co wybierasz. Natomiast ludźmi, którzy robią po godzinach. Oni robią po godzinach, a za przeciwników mają tych, którzy to robią w ramach pracy. Tak. I tam się te mielą te młyny urzędowe, a my to robimy po godzinach. I to jest wielki problem naszego czasu, który się oddaje. Bo to są konkretne godziny, które w tym czasie nie robimy co innego, czyli nie poświęcamy rodzinie. Ja tego problemu nie miałam, dlatego że jakby nie mam najbliższej rodziny i w związku z tym ja tego nie umiałam godzić. To znaczy, jak trzeba było działać, przychodziły takie etapy typu właśnie zbieranie podpisów pod kościołem czy coś, no to od rana do wieczora się tym zajmowałam. Natomiast myślę, że jest to trudne, zwłaszcza jeżeli żyjemy obok ludzi, dla których to nie jest rzeczą tak ważną jak dla nas i trzeba sobie zdawać sprawę, cały czas podkreślam, z tej ceny, którą płacimy. Dziękuję bardzo. Proszę, pytanie. Dzień dobry, Krzysztof Jarząb. Ja w zeszłym roku byłem zaangażowany w taką akcję referendum we Wrocławiu i mam pytanie przede wszystkim do pani Małgorzaty i do pana Piotra o polityczny aspekt działań kampanierów, czy szerzej aktywistów społecznych. Mieliśmy taki problem, ponieważ próbowaliśmy zorganizować w zeszłym roku referendum tematyczne w mieście Wrocławiu dotyczące czterech tematów: komunikacji miejskiej, terenów zielonych, dostępu do informacji publicznej i teraz czwartego tematu zapomniałem. I w trakcie organizacji tego referendum potrzebowaliśmy zebrać prawie 50 tysięcy podpisów. Niestety nie udało nam się, zebraliśmy 30 tysięcy, ale w międzyczasie zgłosiły się do nas różnego rodzaju organizacje polityczne i partie polityczne z chęcią wsparcia naszej akcji, przez co w trakcie zbierania podpisów spotkaliśmy się z licznymi atakami ze strony obozu pana prezydenta Wrocławia, że jesteśmy pachołkami PiS-u, czy tam pożytecznymi idiotami. I w związku z tym mam właśnie pytanie, przede wszystkim właśnie do pani Małgorzaty i do pana Piotra, ponieważ oni się politycznie zaangażowali. Czy to jest dobra droga? Jakie są plusy i minusy tego właśnie, zamiast wpływania jako kampanierzy na obóz władzy u siebie lokalnie, w gminie, powiecie, w województwie, czy też krajowo, właśnie przejście na tą drugą stronę, spróbowanie być tą częścią władzy, czyli wywieranie wpływu właśnie politycznego. Nie wiem, na ile to pytanie jest zrozumiałe. Znaczy, ja mogę odpowiedzieć, zacząć. Pani Ewa przed chwilą powiedziała o konsekwencjach. No, każde działanie ma konsekwencje. Akcja, reakcja, takie historie to z fizyki to znamy. Mniej więcej, niektórzy z nas. Ja powiem po was widzieć. I o ile na przykład jest pan siłą społeczną, która na przykład chce coś obronić, to pan nie zagraża pozycji władzy, tylko danemu projektowi. Znaczy, u nas była inna sytuacja. My chcieliśmy wymusić na władze miasta nie obronę czegoś, tylko wymusić, żeby to akurat chodziło o nowe linie tramwajowe, zwiększenie terenów zielonych, tak. Czy tak naprawdę zmobilizowanie władzy do nowych inwestycji. Czyli przeszkadzał pan w samorządzeniu tych, którzy rządzą, tak? Dokładnie. Dlatego zaczęły się te inwektywy najpierw, że lobby tramwajowe jesteśmy, choć nikt nie pracuje w żadnej firmie produkującej tramwaje. A później właśnie, i to jest moje pytanie, jak się zaczęły zgłaszać partie polityczne i w pewnym momencie tak naprawdę popierał nas cały pejzaż polityczny od prawa do lewa, wszystkie partie od Platformy, PSL-u i partii Razem wyraziły wsparcie i pomoc w zbieraniu podpisów. No ale oczywiście największą była ta partia obecnie rządząca, z którą paradoksalnie ta grupa aktywistów nie miała nic wspólnego, ale to był tak naprawdę najbardziej skuteczny argument dla obozu władzy u nas w mieście.
żeby nas wytykać palcami, choć oczywiście podejrzewam, że fiasko naszej akcji referendalnej było bardziej spowodowane tym, że wkrótce po tym, jak zaczęliśmy zbierać w zeszłym roku podpisy, pan prezydent Komorowski wymyślił swoje referendum, później pan prezydent Duda, jeszcze w międzyczasie, żeby zniwelować naszą akcję, prezydent naszego miasta ogłosił swoje własne, ponieważ ma taką możliwość, taką inicjatywę, ogłosił swoje własne referendum, gdzie stworzył swoją własną siatkę czterech pytań. I tak też zrozumiałem pana pytanie i spróbuję teraz odpowiedzieć. Otóż konsekwencje swoich działań. Jeżeli pan przeszkadza komuś rządzić, to pan jest konkurentem. Znaczy, jeżeli pan tylko jest przeszkodą typu drzewem do wycięcia albo obrońcą tego drzewa, no to można z panem pogadać, ale to generalnie nie powoduje, że pan przeszkadza rządzić. Jest pan zresztą nawet legitymacją do rządzenia, bo wtedy można z panem prowadzić dialog. Prawda? Załóżmy, ja jestem władzą, a pan coś chce, no to ja z panem prowadzę dialog, ale pan nie chce zająć mojego stanowiska albo nie wejść w ograniczenie mojej kompetencji w zakresie władzy. No ale jeżeli pan zaczyna stosować również inne metody albo stwarza pan wrażenie, że może pan rzeczywiście skutecznie na przykład zająć moje stanowisko, no to ja nie będę zachwycony z tego powodu i oczywiście będę stosował różnego rodzaju chwyty kampanijne, a przecież jak powiedzieliśmy tutaj wcześniej, to nie jest tak, że jest tylko jeden rodzaj kampanii. I że wszyscy, którzy prowadzą kampanię, to są w ogóle jacyś rycerze na białym koniu i w ogóle czystego serca potrafią wyjąć Excalibur ze skały, prawda? Bo tylko taki, co ma szczere. Nie, czasami w różnych nawet, kiedy ktoś wierzy głęboko w swoje racje, no czasami ma pokusę, żeby pójść na skróty, żeby zmanipulować, żeby wkręcić kogoś, żeby coś gdzieś zrobić, przypiąć się do jakiegoś drzewa łańcuchem, prawda? Albo wejść na to drzewo, że nie będę wskazywał palcami. Rozumiem pan. I teraz, jeżeli tak, no to manipulacja, wkręcanie, doprowadzenie do tego, że pan będzie odcięty od swojej bazy poparcia. Tak, to wszystko są metody, które są w kampanii takiej wolnej Amerykance niejako dopuszczalne. Dlaczego pan ciągle kłamie? Albo kiedy pan przestanie kraść w końcu? Albo jaki pan ma w tym interes, żeby teraz zadawać takie pytanie? No, można sobie... To proste, tak? I w ten sposób mogę pana zdyskredytować, albo próbować dyskredytować, jeżeli mi się to uda skutecznie, to ja swoją pozycję obronię, a pan niech zostanie tam, gdzie pan jest. Dziękuję. Mogę za to? Nam też takie rzeczy zarzucono, typu, że jesteśmy z jakąś partią powiązani, ale nie ukrywaliśmy tego, że część osób, nie wszyscy, tylko niektórzy byli związani z partią Zieloni. Inni popierali inne ugrupowania. Tak naprawdę to jest argument, który jest stosowany, że jesteście połączeni z jakimś ugrupowaniem właśnie dla dyskredytacji waszych działań, ale tak naprawdę no przecież potem wszyscy idziemy do wyborów. Ci, którzy idą, i tak głosują na jakieś grupowanie, więc jakby to jest taki argument bardzo, bardzo nie fair moim zdaniem, no ale trzeba się też z tym zmierzyć. Ja na przykład w związku z tym, że były takie różne zarzuty do mnie kierowane, że ja tutaj reprezentuję ugrupowanie polityczne, ja po prostu wystąpiłam z tego ugrupowania i po prostu tak mało byłam z nim związana, a tak naprawdę zaczęłam funkcjonować z powrotem jako osoba tylko związana z organizacjami pozarządowymi. A jeszcze mówię, jeśli chodzi o to referendum krakowskie, no wtedy prezydent podjął tę decyzję, my tych tysięcy podpisów nie musieliśmy zbierać, ale jeśli chodzi jeszcze o ZIO, to inne miasta, które też miały kandydować się do tych igrzysk 2022, Sztokholm, Oslo, Monachium chyba, one też miały przeprowadzone referenda na ten temat. I tam tak naprawdę mieszkańcy powiedzieli nie. Dla nas to był też argument, pokazywaliśmy, no to tak jak mówię, no znowu research, tak? Dobre rozpoznanie tego tematu, którym się zajmujemy. Wiedzieliśmy, które społeczności, podobnie jak my, myślą. Wiedzieliśmy, na kim się wzorować, na kim się opierać. I tutaj no, przy takich argumentach, czy wy tak naprawdę też chcieliście zrobić referendum dotyczące miasta i życia mieszkańców. Trochę być może podobne pytania do tych, które były u nas. No. Ja nie wiem, może więcej trzeba rozmawiać i z tym prezydentem Dudkiewiczem, tak?
i z jego pracownikami, z jego przedstawicielami w urzędzie, w jednostkach pomocniczych. Macie, pamiętam, bardzo dużo spółek, 20 spółek różnych. Właśnie. Dziękuję. To jest rozmawiać z nimi, tak? Jakby tam stworzyć sobie po prostu zaplecze do przeforsowania tak naprawdę waszych potrzeb. Piotrze, dwa zdania i tak, ostatnie pytanie z sali. Ja tutaj dodam, że o ile w tej kampanii, gdzie zaangażowałem się w wyborach do Senatu, poparły mnie wszystkie właściwie partie, ugrupowania, koalicje, które nie miały kandydatów w moim okręgu, a tamte, które były liderami, czyli te dwa główne ugrupowania, tak naprawdę nie wierzyły, że się może udać. W związku z tym nie stanowiłem w ogóle, nie byłem wrogiem, nawet jeżeli, a poza tym ja w kampanii nie głosiłem żadnych zaczepnych testów, bo ja tam startowałem, żeby coś pozytywnego zaproponować, a nie żeby być anty. To się jestem w stanie rozmawiać ze wszystkimi tymi ugrupowaniami, zresztą robię to cały czas. Tak? A drugie zdanie to jest takie, że chciałbym, żebyście Państwo pomyśleli o tym, że każda kampania, każde zaangażowanie publiczne jest polityką. Po prostu. I chociaż w potocznym takim rozumieniu polityka jest brudna, no, to był element tej mojej kampanii wystartowania do Senatu, żeby powiedzieć tak, możecie być aktywnymi obywatelami, to znaczy jesteście podmiotem, w związku z tym możecie wbrew temu, co powiedzą wasi sąsiedzi, koledzy, znajomi, tak, możecie się zaangażować, powiedzieć, dobra, to ja teraz wystartuję w wyborach, tak? Biorę na siebie taką odpowiedzialność za siebie, za państwo, za coś, tak, i startuję w wyborach. Mimo tego, że mnie obrzucą tam błotem, akurat nikt mnie nie obrzucił błotem, w związku z tym to też może jest coś krzepiącego, tak? Że się można wyjść z kampanii wyborczej z takim samym. Rodzina mi powiedziała, wiesz co, nie było wstydu. No to super, tak? Znaczy, czyli drugie zdanie się skończyło. Wszyscy tutaj jesteśmy tak naprawdę politykami. Obywatel to polityk, tak? Dziękuję. Ostatnie pytanie z sali. Czy jest pytanie? A pan już zadawał pytanie. Tak, ale to jest takie pytanie, które pan Piotr mnie natknął do tej rzeczy. Ale krótkie pytanie. Krótkie, bardzo krótkie, nie będzie długie absolutnie, panie Małgorzu. Ja mam takie pytanie. Jak daleko się można posunąć w kampanii? Do czego? Do kłamstwa? A może nie wiem, do porwania? Przykład taki. A druga rzecz jest taka, państwo, jaką drogę by wybrali teraz, patrząc po waszych doświadczeniach? Czy osoby pełnej dialogu, powiedzmy, będącej osobie zaufania, czy tak powiem, demonstracja, pikieta, darcie się do urzędu i tak dalej? Które według państwa bardziej pomoże na dalszą przyszłość? Na przyszłość w takim szerszym kontekście, bo to się wiadomo, kampania się nie kończy na dzisiaj, tylko może jeszcze parę lat później prowadzona. Którędy i jak? Dziękuję. Radku? Do czego możemy się posunąć? Tak jak daleko? Zadał pan pytanie. Bardzo trudne pytanie. Ja zacząłem w ogóle swoją działalność od przykucia się do bramy ministerstwa, środowiska. Wtedy, kiedy 300-letnie dęby pod pretekstem przebudowy drzewostanu były wycinane z Puszczy Białowieskiej. Ja uważałem, że uważaliśmy wtedy, bo to była wspólna decyzja. Ja wam państwu powiem, w 95 rok przyjechali ludzie z zachodniej Europy, a z Polski były cztery osoby. Przyjechali ludzie w wieku mojej mamy, które mówiły my name is Białowieża Forest, i przyjechały bronić tego lasu. I zastanawiałem się, wtedy się zacząłem zastanawiać, gdzie Polska jest, w jakim poziomie mentalnym, że ludzie z zagranicy przyjeżdżają ze Stanów, z Australii, z Niemiec, a my nie szanujemy naszego dziedzictwa. I wtedy uważałem, że przykucie się do bramy i pokazanie jasno nie i nagłośnienie przez to tej sprawy przyniesie skutek. I przyniosło. Ale to było po święcone na to kilka dni, żeby analizować kiedy, gdzie i jak. I to jest zawsze ostateczność. Zawsze ostateczność, gdyby głupotą byłoby, gdyby nie myśleć, przykuć się, a potem prowadzić działania. Nie, to były najpierw wielotygodniowe działania, a potem jednorazowa, krótka, symboliczna, parominutowa, można byłoby powiedzieć, bo wszystko tam trwało
no, parę minut, tak? No, godzina, dwie, trzy z tłumaczeniem się na komisariacie i wypuszczeniem do domu. Więc właściwie można powiedzieć bez znaczenia, tak? Czy z ogromnym znaczeniem, ale bez znaczenia wtedy konsekwencji. To jest bardzo trudne pytanie, nie powiem jednoznacznie. Na pewno nie można się posługiwać manipulacją, kłamstwem, oszustwem, bo nie będziemy wiarygodni. No tak, Radku, ale takie pytanie dość szczegółowiające. Jak siedziałeś na drzewie na górze Świętej Anny, to były tam, pamiętasz, takie sytuacje, że wracając do pytania, jak daleko można się posunąć, w sytuacji, w których było blisko do momentu, kiedy ktoś mógł stracić życie, tak? I co? Ale jak pamiętam dobrze, to te sytuacje były związane z agresją, czy niekompetencją wtedy służb, które ściągały ludzi. No tak, ale to, że tam siedzieliśmy, no to był jakiś też nasz akt woli, tak? Tak. I posuwaliśmy się do właściwej ostateczności. Dokładnie. Ale potem społecznie wygraliśmy, pamiętam, referendum, pierwszy raz ludzie się opowiedzieli za tym, że tak, chcą drogi, ale nie kosztem przyrody. No dobrze, ale czy uważasz, że dochodzenie do takiego momentu, że jest zagrożone życie ludzkie w kampaniach obywatelskich jest okej, czy nie po latach? Jest okej. Okej, dziękuję. Małgorzato? Oczywiście, oczywiście, jeżeli nie jest to elementem manipulacji naszych socjotechnik, bo to łatwo teraz, tak? Ja jeszcze muszę to doprecyzować, bo to się nagrywa. Ale to naprawdę chodzi o to, żeby to było działanie bardzo mocno przemyślane i wypływające z tego, co ludzie chcą robić. Bo chcę powiedzieć, że my, jako ruch społeczny, jesteśmy bardzo na takim niewielkim poziomie w porównaniu do tego, co robią górnicy. Szanowni Państwo, uratowali mnóstwo swoje związki. Miały związki zawodowe, tak? Solidarność 80. Protesty, głodówki i wiele innych działań, to też które z pogranicza narażenia zdrowia i życia ludzi, tak? Skuteczne. Więc chcę powiedzieć, że to nie tylko organizacje ekologiczne się przykuwają do tak zwanych drzew. Jasne. Ja przypomnę dla tych, którzy nie uczestniczyli w pierwszym kongresie kampania Ruch w Kuźni, to gościliśmy tutaj wśród debatujących rzecznika Solidarności Marka Lewandowskiego, który opowiadał 2 lata temu, jak oni robią kampanię. Małgorzato, krótko, odpowiadając na to pytanie. Jak daleko można się posunąć w kampanii obywatelskiej, twoim zdaniem? Ja jestem aktualnie na stanowisku, że mamy rozmawiać. Mamy dużo czasu spędzić na wspólnej rozmowie, proponowaniu, przedstawianiu naszych argumentów. Ja mam teraz ostatnie doświadczenia, że to naprawdę działa. Że nie możemy się obrażać na prezydenta, chociaż go nie nienawidzimy, ani na wiceprezydentów, których chcielibyśmy wysłać do piekła. My po prostu z nimi rozmawiamy, zaciskając zęby, skrzyżując palce, co tam kto chce, ale w każdym razie no naprawdę to są duże, długie rozmowy, nieprzyjemne czasem, ale muszą się odbyć po to, żeby oni zobaczyli w nas partnerów, a nie przeciwników. Tak, więc no. Dziękuję. Pani Ewa. Ja tutaj, ty Radku powiedziałeś, że nie należy się posługiwać przemanipulacją, socjotechniką i tak dalej. Ja nie do końca taki obraz idealny widzę. No, na przykład ta kampania, o której Państwu opowiadałam, gdybym ja szła z przekazem, który był dla mnie najważniejszy, czyli kwestia przyrody, nie uzyskałoby to takiego poparcia w sytuacji, gdy szłam z przekazem, który dla mnie osobiście może był mniej ważny, bo nie to było zasadniczym motywem, a mianowicie jakości życia dla ludzi. Ludziom trzeba było pokazać to, co jest dla nich ważne, a dla nich inne aspekty były ważne niż sama ochrona przyrody. I tu ja sobie z tego zdawałam sprawę. Można powiedzieć, że to jest dosyć niewinne i to nie było kłamstwo. Ktoś mógłby powiedzieć, że to było rozłożenie akcentów. Natomiast jeśli idzie o... Tutaj padło pytanie konkretnie, czy można kłamać. Ludzie są silni, mówię to na swoim przykładzie, wtedy, gdy stoi za nimi prawda, potrafią być bardzo silni, natomiast wiele osób widziałam w sytuacjach, które, może dlatego, że miałam wiele spraw sądowych, które kłamały i wtedy widziałam, jak jest bardzo ciężko kłamać, dlatego chociażby z tego punktu widzenia prawda jest zawsze lepsza.
Natomiast a propos, dokąd można się posunąć, no to tak jak tutaj było, jak Radek powiedział, to wszystko zależy od momentu, w którym jesteśmy, od tym, jak druga strona funkcjonuje, do czego nas doprowadziły nasze rozmowy. Taki też drobna kwestia. W pewnym momencie padło pytanie, a gdybyśmy, miasto się upiera, przyszli, przykuli się łańcuchami do kaloryfera w Urzędzie Miasta, wszyscy by o nas napisali. Co więcej, telewizja, która przyjechała, ja jej mówię, no ale proszę Państwa, prezydent Was okłamał, to nie jest dla Was newsem, że on mówi, że dróg nie ma, a drogi są w tej chwili wystawione w planie, a Pani z telewizji mówi, no ale co Pani sama jest dziennikarzem, Pani tego nie rozumie, to co to taki news? Ja mówię, jakbyśmy się przykuli, to byście przyjechali. Ona mówi, tak, byśmy przyjechali. Oczywiście, to tylko kwestia, co lubią media. Natomiast nie ma prostej odpowiedzi na to, jeśli idzie o kwestię tej siły i takiego pokazu siłowego. Dziękuję. Piotrze? Ja się zaniepokoiłem, kiedy pan swoim pytaniem zadał, czy można brać jakichś tych zakładników trochę. Zaniepokoiłem się, ale rozumiem, że to jest ten element prowokacji, a więc też manipulacji, tak? No bo jeżeli o tym rozmawiamy, no to warto sobie uzmysłowić, że fragmentaryzacja informacji to jest manipulacja. Jeżeli będziecie Państwo przekazywać fragment, albo będziecie Państwo upraszczać przekaz, co jest elementem działania retorycznego. No bo na czym polega praca retoryka? No chodzi o to, żeby audytorium uwspólnić, tak? Z różnymi przykładami. Anegdotą, żartem, tembrem głosu, tak? Muszę doprowadzić do tego, jeżeli jestem retorykiem teraz, żeby się Państwo wszyscy na mnie popatrzyli, ja patrzę Państwu w oczy, tak? I Państwo teraz kiwają głową, że rozumiecie, co ja do Państwa mówię i jesteśmy wspólnie, mamy przeświadczenie, że działamy razem. Oczywiście też kwestia, to jest truizmem, jak sądzę, to jest kwestia też wyznawanego światopoglądu, no bo chrześcijanie wraz z nauką, przecież, która mówi o tym, że trzeba nadstawić drugi policzek, prawda? To jest jedna koncepcja. Inni będą mówili o biernym oporze i to jest też pewnego rodzaju filozofia. Inni będą mówili za Machiavellim jedno, inni będą z kolei jeszcze coś innego, że skuteczność jest najważniejsza i czasami trzeba ofiar, tak? Czasami historia nam podpowiada, że na drzwiach podnieśli go, tak? I tam były ofiary, tam byli ludzie. Momentalnie ktoś z tego oczywiście też wykorzystał, tak? Bo od razu męczennicy też się przydają sprawie. Później nie musimy ich kreować, tak? A powiem tak, że no, prowokacja też intelektualna no, może czasami rzeczywiście być narzędziem retora. Mieliśmy taki strasznie nudny temat, bo ja też funkcjonuję w ramach Obywatelskiego Forum Legislacji. No i rozumiecie Państwo, tak? Zabieganie o to, żeby rząd tworzył oceny skutków regulacji, żeby stworzyć takie ramy, tak, żeby tam w ramach pracy, regulaminu pracy, jak to mówię już o regulaminie pracy Rady Ministrów, to już Państwo ziewacie, tutaj macie takie bardzo tutaj rozciągnięte miejsca, prawda? Nuda, nie? No i myśmy tam napisali taki list do mediów i wiedzieliśmy o tym, że jak żeśmy to pisali, no to się w ogóle nie sprzeda, nie? Ja zaproponowałem w pewnym momencie, że to napiszmy na końcu, że dopóki nasze postulaty nie zostaną spełnione, to będziemy zabijać jednego zakładnika, prawda? Co dzień. I moi koledzy z tego Obywatelskiego Forum Legislacji popatrzyli na mnie jak na wariata, nie? Debil po prostu, przecież to jest poważna sprawa. Tak, poważna, ale która się nie sprzeda, tak? A to nikogo. Nie, co? Posłuchajcie. Pani Grażyna Kopińska po prostu potem zamilkła, potem żeśmy się rozeszli, a potem napisała taki list, że nie do końca wie, czy wszyscy rozumiemy to, w jakim celu my się spotykamy. Ale oczywiście niektórzy wiedzieli, że ja tak naprawdę sobie zażartowałem też, żeby rozluźnić atmosferę. Swoją drogą, gdybyśmy coś takiego zrobili do mediów, prawda? Że tutaj jest sprawa taka. Oto właśnie, że ocena skutków regulacji jest potrzebna i że trzeba tworzyć prawo w oparciu o dowody i w związku z tym wedle naszej analiz to wymaga interwencji w regulaminie pracy Rady Ministrów i o tych zakładnikach, no żadnego byśmy nie zabili, prawda, ale ktoś by powiedział tak ha, 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 śmiesznie, tak? Tak działają memy, a ja wychodząc z założenia, że to jest moje osobiste tak podejście, to republikańskie, że Rzeczpospolita jest dobrym wspólnym wszystkich obywateli, no to chciałbym też tak działać, żeby nie krzywdzić drugiego współobywatela, prawda? W związku z tym nie wezmę żadnego zakładnika. Mogę stosować różnego rodzaju zabiegi retorycznie,
No ale to jest kwestia indywidualnej właściwości, wrażliwości też na dobro wspólne, tak? Raczej staram się działać na rzecz czegoś, a nie przeciwko czemuś. Dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu za udział w tej debacie. Ja na pewno nie wyczerpaliśmy tematu, jak to... Ale wyczerpaliśmy może... Audytorium wyczerpaliśmy. Dziękuję Państwu. Zapraszam na przerwę, która potrwa do godziny 14:15 i pójdziemy dalej.